Dzień dobry, serdecznie witam Państwa na drugiej już konferencji z cyklu o koniu w Polsce. Dziś tytuł naszego spotkania to Polak, Węgier, dwa bratanki. Informuję Państwa, że wydarzenie objęte jest patronatem honorowym Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej pana Marka Kuchcińskiego oraz przewodniczącego Parlamentu Węgier pana László Kovera, a także Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Patronat merytoryczny nad konferencją objęli pani profesor Marta Dakowska, dziekan Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, witamy serdecznie, oraz pan profesor Zbigniew Greń, dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Proszę śmiało z tymi brawami. Patronem wydarzenia jest również Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję za pomoc w organizacji konferencji sponsorowi Belvedere, partnerowi Narodowemu Archiwum Cyfrowemu, mecenasowi PZU, patronom medialnym AMS, TVP Historia, Radio dla Ciebie, Hodowca i Jeździec i Hej na Koń. Miło mi poinformować, że konferencja została dofinansowana ze środków programu Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Zapraszam teraz do zabrania głosu pana Piotra Świdę, zastępcę dyrektora Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa oddziału Muzeum Łazienki Królewskie oraz pana Krzysztofa Szczerbę, zastępcę dyrektora Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, ja zacznę już mówić. Proszę wybaczyć, że nie stoję przed Państwem na scenie, a siedzę w loży za Państwem. Niemniej bardzo serdecznie witam wszystkich obecnych w imieniu dyrektora Muzeum Łazienki Królewskiej w Warszawie, pana profesora Zbigniewa Wawra. Konferencja, tak jak tutaj powiedział przed chwilą prowadzący, którą zaczynamy Polak, Węgier, dwa bratanki, jest uzupełnieniem do wystawy Bratanków Dzieje Wspólne, unikaty ze zbiorów budapesztańskich, która jest prezentowana w budynku Podchorążówki, a została otwarta 7 maja bieżącego roku. Rozpoczynana konferencja jest już drugą z cyklu o koniu w Polsce, co było powiedziane, ale przypomnę tylko, że pierwsza pod nazwą Językowi Wodze Puść odbyła się 11 października ubiegłego roku. Współorganizatorem konferencji w tym cyklu są Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, Oddział Muzeum Łazienki Królewskiej i Fundacja Języka Polskiego. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej powstał zaledwie w tamtym roku. We wrześniu zaczęliśmy pracować. I podejrzewam, że nie wszyscy z Państwa wiedzą, kim był Wacław Felczak. I proszę wybaczyć, nie będę opowiadał o nim za wiele, chociaż pozwolicie mi Państwo przynajmniej jedno zdanie powiedzieć o nim. To był Polak, który był patriotą, który był kurierem i trasę Budapeszt-Warszawa pokonywał ponad kilkadziesiąt razy. Jego przyjaźń zaowocowała tym, że pod koniec swojego życia mieszkał na Węgrzech, a tam na jego wykłady spotykał bardzo ciekawe osoby. Dzisiaj to premier Węgier, czyli Viktora Orbana spotykał na swoich wykładach. Spotykał też prezydenta Węgier Janosza Adera i marszałka Zgromadzenia Narodowego László Kövéra. Umarł w Polsce, chociaż był całe życie świadomy tego, że przyjaźń polsko-węgierska trwa od tysiąca lat. Czyli o Wacławie Felczaku chciałem tylko tyle Państwu powiedzieć. O Instytucie jeszcze jedną rzecz nadmienię. My współpracujemy na różnych polach.
czyli chodzi o współpracę polsko-węgierską. To jest pierwsza konferencja w Łazienkach Królewskich, na których tutaj wspólnie współpracujemy właśnie z Muzeum Łazienki Królewskie. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Zapraszam na widownię, to już za późno. Chciałbym teraz poprosić o zabranie głosu panią profesor Ewę Geller, prodziekan do spraw naukowych Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo proszę, pani dziekan. Dobry wieczór Państwu. Jak się Państwo domyślacie, ja występuję tutaj w miejsce pani dziekan Marii Dakowskiej, która ze względu na burzliwy okres w tej chwili na Uniwersytecie jest zajęta innymi pilnymi sprawami. Niemniej przesyła Państwu serdeczne pozdrowienia i ja mam nadzieję, że godnie ją zastąpię. Bardzo się cieszę, że Akademia może uczestniczyć w takiej imprezie, gdzie łączy się pewną wiedzę kulturową z wiedzą akademicką i właściwie nie wiem, czy to jest kwestia przypadku, czy ten tak zwany timing rzeczywiście był jakoś dobrany, ale nie dalej niż wczoraj miałam przyjemność prowadzić obronę doktorską, która się odbyła na naszym wydziale, młodego człowieka, który będzie dzisiejszym panelistą, pod znamiennym tytułem Koń, jaki jest, każdy widzi inaczej. I była to znakomity przyczynek, myślę, do tego, o czym będziecie Państwo tutaj dyskutowali. Sprawa dotyczyła, ja oczywiście nie będę panu zabierała tematu, natomiast tylko chciałam powiedzieć, że to było bardzo interesujące doświadczenie, ponieważ pan jest młodym naukowcem, językoznawcą, próbował jakby przebadać wizerunek konia, wszystko to, co mieści się, co zawarte jest w języku, w czterech językach. W języku polskim oraz trzech językach ugrofińskich, czyli węgierskim, estońskim i fińskim. Doświadczenie, które nam przekazał po swojej pracy, wskazywało na to, że mimo dużej więzi tak zwanej genealogicznej tych trzech języków ugrofińskich, wizerunek konia w języku polskim i węgierskim bardziej są, te wizerunki są bardziej do siebie zbliżone. Nie wiem, czy to wynika wyłącznie z tego przysłowia, które towarzyszy tej dzisiejszej konferencji. Niemniej jest to znakiem, że pewne pokrewieństwa genetyczne niekoniecznie muszą się przekładać na pokrewieństwa kulturowe, na pokrewieństwa antropologiczne i to jest chyba właśnie taki najciekawszy wniosek, który myślę, że dzisiaj będzie dyskutowany. I jeszcze raz bardzo dziękuję za możliwość uczestniczenia w takim przedsięwzięciu, gdzie Akademia spotyka się z zainteresowaniami interdyscyplinarnymi czy też międzyobszarowymi w kontekście jeździectwa, Muzeum Jeździectwa i pewnych istotnych elementów kultury dawnej. Serdecznie Państwu dziękuję i życzę miłego wieczoru. Dziękujemy serdecznie pani dziekan. Chciałbym teraz zaprosić do zabrania głosu pana profesora Zbigniewa Grenia, dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Witamy serdecznie, panie dziekanie. Bardzo prosimy. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, bardzo mi miło, że po raz drugi już mogę przywitać państwa w imieniu władz Wydziału Polonistyki i całego środowiska Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest mi szczególnie przyjemnie z wielu względów. Po pierwsze, spotykamy się w pięknym miejscu. Poza tym sama tematyka, która nas tu przyciągnęła, jest na tyle interesująca, że wydaje się, że owoc naszego spotkania będzie bardzo interesujący dla wszystkich. Poza tym, co jak co, ale koń w kulturze polskiej to jest nie rzecz, ale istota bardzo ważna, bardzo istotna. Mam nadzieję, że dowiemy się, że jesteśmy tutaj we wspólnocie z Węgrami. Polak, Węgier, dwa bratanki. Nie wiem, czy państwo znają, pewnie państwo znają drugą część tego, i do szabli, i do szklanki. Jak rozumiem, organizatorzy chcą pokazać, że nie tylko do tego, ale również na koń. I byłem ciekaw, dlaczego akurat wybrano takie poszerzenie obszarów badawczych, akurat Węgry. Więc sięgnąłem do podręcznego źródła każdego studenta, to znaczy do internetu. I teraz już wiem, że rzeczywiście to jest, koń może nas zbliżać i to nawet określone rasy mogą nas zbliżać. Zresztą jeden z referatów będzie właśnie o tym traktował, jak to konie ras węgierskich wpływały na stan i pogłowie koni polskich. To, co istotne jednak dla mnie jako językoznawcy, to również ten aspekt czysto humanistyczny, językoznawczy, jak to ta rzeczywistość koniarska, proszę wybaczyć za ten neologizm, odbija się w języku. Podobno jest w węgierskim około 300 określeń na maść konia. Tak? No, to już wystarczy, żeby zainteresować się tym tematem. Proszę państwa, widzimy, że to, co nas czeka, to będzie prawdziwa uczta duchowa. Bardzo serdecznie wszystkich witam jeszcze raz w imieniu władz Wydziału Polonistyki i wszystkim życzę, aby te kilka następnych godzin były dla nas z pożytkiem i spędzone były z przyjemnością. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, panie profesorze. Dziękuję jeszcze raz, panie profesorze. A ja pozwolę sobie teraz odczytać list pani profesor Katarzyny Kłosińskiej, przewodniczącej Rady Języka Polskiego. Szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo, serdecznie gratuluję organizacji drugiej już konferencji o koniu w Polsce, a jeszcze serdeczniej tego, że dotyczy ona dobrych relacji polsko-węgierskich. Rada Języka Polskiego zawsze z przyjemnością patronuje inicjatywom, które nie tylko wzbogacają naszą wiedzę o języku, lecz także przyczyniają się do zrozumienia bliskich nam kultur. A kultura węgierska, choć wydaje się z racji braku pokrewieństwa językowego odległa od polskiej, cieszy się nieustającym zainteresowaniem Polaków. Cieszę się, że obrady dotyczące między innymi polsko-węgierskich związków językowych będą owocne, czego uczestnikom życzę. Podpisana, a łączę wyrazy szacunku, przewodnicząca Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, doktor habilitowana Katarzyna Kłosińska. Szanowni państwo, a teraz chciałbym zaprosić na scenę pana doktora Marcina Grada z Katedry Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wystąpienie pana doktora
nosi tytuł Przyjaźń w nowej odsłonie. Stosunki polsko-węgierskie w okresie międzywojennym. Jak Państwo widzą, poszerza nam się spektrum. Bardzo proszę, panie doktorze. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tytuł mojego wystąpienia to Przyjaźń w nowej odsłonie, stosunki polsko-węgierskie w okresie międzywojennym. I już na początku tego krótkiego wykładu chciałbym wyjaśnić te dwa słowa nowa odsłona występujące w tytule. Mam tu na myśli nową rzeczywistość polityczną, jaka dla obu państw, dla obu narodów otworzyła się jesienią 1918 roku u schyłku, czy też tuż po zakończeniu I wojny światowej. W roku 1918 zaczął się nowy rozdział w historii Polski i Węgier. Oba państwa i narody rozpoczęły jednak ten etap swoich dziejów w zgoła innych okolicznościach. Polska jesienią 1918 roku odzyskała niepodległość. Odzyskuje niepodległość, chociaż przez kilka kolejnych lat będzie musiała walczyć z sąsiednimi państwami o kształt swoich granic, czy wręcz o zachowanie tej niepodległości, jak to było w wojnie z bolszewicką Rosją. Węgry tymczasem jesienią 1918 roku wchodzą w burzliwy i dramatyczny okres zawirowań politycznych i społecznych oraz okres rozpadu swojego historycznego terytorium. Jesienią 1918 roku, a nawet już wcześniej było jasne, że Węgry jako część Austro-Węgier, monarchii austro-węgierskiej, przegrały pierwszą wojnę światową. Kraj jesienią 1918 roku pogrążony był w kryzysie i chaosie. Przejawem niezadowolenia węgierskiego społeczeństwa była tak zwana rewolucja Astrów, która miała miejsce pod koniec października 1918 roku. Budapeszt, przede wszystkim ta rewolucja Astrów miała miejsce w Budapeszcie, w stolicy Węgier. Budapeszt stał się miejscem licznych manifestacji, licznych demonstracji społeczeństwa węgierskiego zmęczonego obciążeniami wojennymi. Listopad 1918 roku. W listopadzie 1918 roku król Węgier Karol IV Habsburg został zmuszony do abdykacji. Król Węgier i cesarz Austrii oczywiście został zmuszony do abdykacji, a Węgry stały się republiką. Była to tak zwana pierwsza republika, oficjalna nazwa to Węgierska Republika Ludowa. Jesień, czy też wczesna zima 1918 roku to też okres rozpadu Węgier, rozpadu historycznego terytorium Węgier. Zerwanie z Węgrami ogłaszają Rumunii, Słowacy, czy też Chorwaci. I ten proces rozpadu Węgier zostanie przypieczętowany 4 czerwca 1920 roku, kiedy to w pałacu Grand Trianon w Wersalu pod Paryżem został podpisany traktat pokojowy zamykający dla Węgier okres I wojny światowej. Traktat pokojowy też nazywany przez Węgrów dyktatem pokojowym. I w wyniku właśnie układu pokojowego z Trianon Węgry utraciły mniej więcej dwie trzecie swojego historycznego terytorium i 2/3 swojej ludności. Tutaj dolna mapa właśnie pokazuje następstwa układu pokojowego z Trianon, rozpad Węgier. Utracona tym samym została także wspólna granica polsko-węgierska, która zostanie odzyskana w marcu 1939 roku, a od tego momentu, właśnie od 1918-1920 roku do marca 1939 roku, ta kwestia wspólnej polsko-węgierskiej granicy będzie obiektem marzeń, czy nawet pewnych śmiałych planów politycznych po obu stronach Karpat, zarówno w Budapeszcie, jak i w Warszawie. Tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o historię Węgier, tak tytułem wprowadzenia.
O, właśnie. Zanim podpisano układ pokojowy w Trianon, rok 1919 był również niezwykle istotny w dziejach Węgier. Wówczas Węgry przejściowo były państwem komunistycznym, wzorowanym na bolszewickiej Rosji. Była to tak zwana Węgierska Republika Rad, proklamowana 21 marca 1919 roku. Jej upadek nastąpił 1 sierpnia tego samego 1919 roku. Następnie, to już zamykając to wprowadzenie historyczne, w lutym 1920 roku Węgry ponownie zostały monarchią. Ponownie nazwa państwa to było Królestwo Węgier. Z tym, że Węgry nie miały monarchy, głową państwa został jako regent admirał Miklós Horthy. Przechodząc już do stosunków polsko-węgierskich w okresie międzywojennym, to oczywiście współpracę polsko-węgierską w wielu dziedzinach, na wielu płaszczyznach zapoczątkowało i umożliwiło wzajemne nawiązanie stosunków dyplomatycznych. Już w 1919 roku oba kraje oddelegowały wzajemnie do siebie swoich przedstawicieli i tak na czele polskiej misji w Budapeszcie stanął hrabia Jan Szembek, natomiast rząd Węgier w Warszawie, w Polsce, reprezentował hrabia Iwan Czekonicz. Okres międzywojenny obfituje, tutaj tytuł prezentacji, kolejny tytuł kolejnego slajdu nawiązuje do tego, o czym teraz będę mówił, czyli takie wybrane właśnie epizody z dziejów stosunków polsko-węgierskich w okresie międzywojennym, bo rzeczywiście tutaj ten okres obfituje w takie epizody, w takie wydarzenia, w takie momenty dziejowe, w których przyjaźń polsko-węgierska świetnie się sprawdziła w praktyce. Przepraszam za ten kolokwializm. Przykładem tego był okres wojny polsko-bolszewickiej. I tutaj węgierski wkład w wojnę polsko-bolszewicką były to dostawy amunicji, a także innych materiałów wojennych, jakie Węgrzy właśnie wysyłali Polakom walczącym z bolszewikami. I właśnie taki transport amunicji, tam bodaj 22 miliony sztuk amunicji, 80 wagonów, taki transport amunicji latem 1920 roku w dużej mierze przyczynił się do zwycięstwa polskiej armii w Bitwie Warszawskiej. Tutaj, jeżeli chodzi o kwestie uzbrojenia, jeżeli chodzi o kwestie amunicji, to Polska już od jesieni 1918 roku, to młode państwo polskie potrzebowało amunicji, potrzebowało sprzętu wojskowego, a to ze względu na te wspominane już walki z sąsiednimi państwami o kształt polskich granic, czy to z Czechosłowacją, czy walki z Ukraińcami w Galicji Wschodniej, no i oczywiście później wojna polsko-bolszewicka. I już pod koniec 1918 roku Polska otrzymała z Węgier amunicję. Listopad lub grudzień 1918 roku, właśnie pierwszy transport amunicji z Węgier do Polski. Ta amunicja, oczywiście wtedy jeszcze nie było wojny polsko-bolszewickiej, ale ta amunicja została wykorzystana właśnie w walkach przeciwko Ukraińcom w Galicji Wschodniej. Później też do Polski dotarło kilka transportów węgierskiej amunicji czy węgierskiego sprzętu wojskowego i właśnie te materiały wojenne, nazwijmy tak to zbiorowo, właśnie były wykorzystywane, czy to w wojnie z bolszewikami, czy to właśnie w innych walkach prowadzonych przez młode państwo polskie. Chciałbym teraz przejść do tego momentu, w którym ta przyjaźń polsko-węgierska zrealizowała się w praktyce w sposób taki najbardziej istotny. Mianowicie lato 1920 roku to kluczowy okres w wojnie polsko-bolszewickiej. Bolszewicy zbliżają się do Warszawy, tymczasem polskiej armii już wtedy bardzo brakuje amunicji. Tutaj zachowały się raporty czy sprawozdania wojskowe mówiące o tym, że żołnierze byli wręcz karani, jeżeli marnowali amunicję.
I tutaj z uwagi na międzynarodową sytuację, można powiedzieć swego rodzaju blokadę międzynarodową, Polska mogła liczyć tylko na węgierską pomoc i tym razem nie było zawodu. Węgrzy wysłali do Polski transport amunicji, te 80 wagonów, który okrężną drogą przez Rumunię, bowiem Czechosłowacja zamknęła swoje terytorium dla tego, a także poprzednich węgierskich transportów, ten transport okrężną drogą w ostatniej chwili dotarł do Polski na stację w Skierniewicach, gdzie natychmiast został rozładowany. I ta pomoc właśnie dotarła w ostatniej chwili. I dzięki tej pomocy węgierskiej, dzięki tym nabojom, dzięki tej amunicji rzeczywiście można było w ogóle przeprowadzić chyba bitwę warszawską i no i zakończyła się ona polskim sukcesem. Tutaj węgierskie społeczeństwo w okresie wojny polsko-bolszewickiej, można powiedzieć, też taki kolokwializm, mocno kibicowało Polakom. I to właśnie to kibicowanie Węgrów miało charakter nie tylko werbalny, czy powiedzmy jakiś emocjonalny, ale także jak najbardziej właśnie materialny. Te dostawy amunicji, a także wyrazem tej postawy mogą być słowa poparcia dla Polaków wypowiedziane przez premiera Węgier Pála Telekiego na posiedzeniu Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego. Może tych słów nie będę cytował, w każdym razie były to właśnie słowa wyrażające solidarność z walczącymi przeciwko bolszewikom Polakami. Ale jak mówię, właśnie to, jeżeli chodzi o stronę węgierską, nie były to tylko słowa czy emocje, była to także właśnie konkretna pomoc. Pál Teleki, o nim jeszcze powiem kilka słów. I jeszcze słowo komentarza właśnie do ilustracji. Dwie tablice upamiętniające węgierską pomoc dla Polaków walczących z bolszewikami. Tutaj fotografie, jeżeli Państwo pozwolą, ja krótko o źródłach fotografii powiem na końcu. Spora część pochodzi ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, większość czarno-białych może w ten sposób, ale na zakończenie prezentacji w bibliografii będą wszystkie źródła wyszczególnione. To jest akurat z takiego albumu, z katalogu wystawy Węgierska Warszawa, Modior Warszuł. Zdjęcie przedstawiające tablicę upamiętniającą węgierską pomoc dla Polaków w okresie wojny polsko-bolszewickiej. Tablica przy placu Piłsudskiego i tutaj właśnie na zdjęciu przedstawiona jest tablica i uroczystości rocznicowe, oczywiście w Skierniewicach, nie w Sochaczewie, przepraszam bardzo, właśnie pod tablicą pamiątkową, upamiętniającą tę węgierską pomoc. Tutaj jeszcze kilka, dosłownie kilka słów o węgierskich ochotnikach w Wojsku Polskim. Rzeczywiście były takie plany, że Węgrzy wyślą oficjalną pomoc wojskową walczącym Polakom, ale ta pomoc za bardzo nie miałaby szansy dotrzeć do Polski, bowiem Czechosłowacja zamknęłaby na pewno przed węgierskim jakimś kontyngentem wojskowym swoje granice. Rumunia, która przepuściła transport broni, też jednak mogłaby krzywo patrzeć na przepuszczanie żołnierzy. W każdym razie, niemniej jednak, Węgrzy byli obecni na polach bitew wojny polsko-bolszewickiej. Wraz z Polakami walczyło kilkuset węgierskich ochotników. Część z nich po wojnie polsko-bolszewickiej została w Polsce nad Wisłą, właśnie odnalazła swój drugi, a może już raczej pierwszy dom. Wiele nazwisk tych ochotników gdzieś zniknęło w mrokach dziejów, ale sporo tych nazwisk właśnie z tych dziejowych mroków wydobył wybitny specjalista w tej tematyce węgierskiej, historyk profesor Endre László Vorgó. Także tutaj chciałbym wyróżnić dwie postaci. Jedną z nich był podpułkownik Artur Buol. No nie jest to węgierskie nazwisko. Z pochodzenia był Szwajcarem. Jego ojciec był generałem armii austriackiej. Natomiast sam Artur, podpułkownik Artur Buol, poprzez służbę węgierskiej dywizji kawalerii związał się z Węgrami. A już jeżeli chodzi o polski wątek, to właśnie podpułkownik Buol w okresie wojny polsko-bolszewickiej był dowódcą 9. Dywizjonu Artylerii Konnej. W październiku 1920 roku został ranny w bitwie pod Krasnogródką na wschodzie i zmarł z powodu tych ran na początku listopada. Za męstwo został odznaczony orderem Virtuti Militari, a w październiku 1930 roku w Baranowiczach, obecnie na Białorusi, odsłonięto pomnik poświęcony pamięci podpułkownika Artura Buola i przy odsłonięciu pomnika był obecny adiutant regenta Miklosza Hortiego, podpułkownik
Laszlo Mogosz Hazi. Ta postać właśnie widoczna tam na fotografii. Także tutaj rzeczywiście to odsłonięcie pomnika w Baranowiczach upamiętniającego podpułkownika Artura Buola też była taką swego rodzaju manifestacją przyjaźni polsko-węgierskiej. No, jako hungarysta nie mogę nie wspomnieć o Emanuelu Korompuyu, o którym jeszcze dzisiaj pod koniec wystąpienia powiem. Emanuel Korompuy, też związany z Polską więzami rodzinnymi, jego małżonka była Polką, też walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Jak mówię, do postaci Emanuela Korompuyego jeszcze powrócę. Także już czas mi ucieka, także muszę przyspieszyć trochę. Lata 20. w stosunkach polsko-węgierskich. Pierwsza połowa lat 20. to pewien chłód, pewien dystans. Po prostu inne były priorytety w polityce międzynarodowej polskiego i węgierskiego rządu. Niemniej jednak tutaj uaktywnia się w Polsce konserwatywna, hungarofilska inteligencja. Są takie dwa ośrodki hungarofilskie. Jest to Kraków i jest to Wilno. Taką czołową postacią krakowskiego środowiska jest historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Jan Dąbrowski. Czołową postacią Towarzystwa Polsko-Węgierskiego w Wilnie jest Marian Zdziechowski, też autor takiej dość znanej rozprawy, szkiców w zasadzie Węgry i dookoła Węgier, wydanej też w Wilnie w 1933 roku. Poprawa stosunków polsko-węgierskich w drugiej połowie lat 20., czego przejawem są wizyty ministrów spraw zagranicznych w Polsce, gości minister spraw zagranicznych Lajos Vajko, w Budapeszcie gości rok później polski minister spraw zagranicznych August Zaleski. Właśnie fotografia grupowa, nie wiem czy podpis jest widoczny, przedstawia uczestników wizyty u prezydenta RP na Zamku Królewskim i po lewej stronie marszałka Piłsudskiego, już chyba wszyscy rozpoznają, siedzi właśnie minister spraw zagranicznych Węgier Lajos Vajko. Jeszcze ważniejsze wydarzenie była wizyta 19-22 października 1934 roku, jaką w Polsce złożył premier Węgier Gyula Gömbös. Postać dość kontrowersyjna, tak może pokrótce. Po prostu był zwolennikiem zbliżenia Węgier z Włochami, Mussoliniego oraz III Rzeszą. No, niemniej jednak wizyta premiera Gömböša w Polsce była wydarzeniem historycznym, była wizytą historyczną. Gyula Gömbös był bowiem pierwszym premierem Węgier odwiedzającym odrodzoną Polskę. Podróż Gyuli Gömböša do Polski oczywiście miała konkretne cele polityczne. Może pominę ten fragment wykładu, bo czas ucieka. Ważnym momentem tej wizyty był dzień 21 października, kiedy to podpisano polsko-węgierską konwencję o współpracy intelektualnej, która przyczyniła się do dalszego rozwoju polsko-węgierskich stosunków kulturalnych. Rewizyta, tym razem premier RP Marian Zyndram Kościołkowski składa w kwietniu 1936 roku wizytę w Budapeszcie. I jeszcze ważniejsze wydarzenie, wizyta regenta Horthyego 5-9 lutego 1936 roku. Wizyta bardzo ważna, też kurtuazyjna, ale też z konkretnymi celami politycznymi, mająca bardzo uroczystą oprawę. Wizyta Miklósa Horthyego entuzjastycznie relacjonowana przez prasę. Takie trzy główne punkty tej wizyty Miklósa Horthyego w Polsce to Kraków, Białowieża, to akurat charakter czysto rekreacyjny był na polowaniu, oraz Warszawa. Także tutaj też może tak szybko pozwolę sobie zacytować wypowiedź posła Węgier w Warszawie Andrasa Horthyego dotyczącą wspaniałej oprawy wizyty Miklósa Horthyego w Polsce. Cytuję, cały przejazd Horthyego po Polsce od granicy do Krakowa, stamtąd do Białowieży na polowanie urządzone na jego cześć, a w końcu do Warszawy był właściwie triumfalnym pochodem. Na całej trasie powiewały sztandary w węgierskich barwach narodowych, wszędzie był przyjmowany z największą serdecznością i owacjami. Tutaj może jeszcze kilka kadrów z wizyty regenta Królestwa Węgier Miklósa Horthyego.
I kolejny etap już, jeżeli chodzi o takie polityczne, powiedzmy, stosunki polsko-węgierskie, to właśnie Polska i Węgry u progu II wojny światowej. Może drugi podpunkt prezentacji, flaga węgierska w Karpatach. Otóż Węgry w marcu 1939 roku, wykorzystując rozpad Czechosłowacji, dokonały aneksji regionu zwanego Zakarpaciem. Z perspektywy Budapesztu jest to Podkarpacie, nie Zakarpacie, taka mała uwaga. I wówczas właśnie węgierscy żołnierze dotarli do głównego grzbietu Karpat. I rzeczywiście ta flaga węgierska powróciła i w przenośni, i jak najbardziej dosłownie w Karpaty. I tym samym została odzyskana, odbudowana ta historyczna granica polsko-węgierska, utracona po I wojnie światowej, a teraz właśnie przywrócona tutaj właśnie na przełęczach Karpat. Dochodziło do radosnego powitania polskich i węgierskich żołnierzy, także prasa i nad Dunajem, i nad Wisłą entuzjastycznie pisała o tym wydarzeniu. Także ważna manifestacja, 8-10 tysięcy osób w Warszawie 16 marca 1939 roku. Manifestacja pod budynkiem poselstwa węgierskiego. 8-10 tysięcy osób, są różne dane podawane, wyrażało radość właśnie z faktu odzyskania wspólnej polsko-węgierskiej granicy. I tutaj należy powiedzieć, że ta granica polsko-węgierska nie miała tylko charakteru symbolicznego. To odzyskanie granicy nie miało tylko charakteru symbolicznego, czy powiedzmy jakiegoś emocjonalnego. Rzeczywiście ta granica okazała, wspólna granica polsko-węgierska okazała się bardzo ważna jesienią 1939 roku, kiedy po agresji niemieckiej, po agresji sowieckiej na Polskę, no tutaj też są różne dane podawane, nawet 140 tysięcy polskich uchodźców i cywilnych, i wojskowych znalazło schronienie na Węgrzech. No i właśnie tutaj postać Pála Telekiego, po raz drugi wtedy był premierem Węgier. Tak się złożyło rzeczywiście, że Pál Teleki był premierem Węgier, kiedy w historii polskiej następowały ważne momenty. Był premierem Węgier na przykład w 1929 roku, w roku właśnie Bitwy Warszawskiej. I także tutaj na progu i w pierwszych latach II wojny światowej, także Pál Teleki pełnił ponownie urząd premiera Węgier. I właśnie postawa Pála Telekiego, który nie dość, że wpuścił te 140 tysięcy uchodźców polskich przez wspólną granicę polsko-węgierską, to też zapewnił polskim uchodźcom nad Wisłą, nad Dunajem, w miarę normalne warunki bytowania po prostu. I właśnie tutaj jeszcze postawa Pála Telekiego, ostatni punkt prezentacji. Pál Teleki, kiedy już dojrzewał niemiecki plan uderzenia na Polskę, Pál Teleki odmówił Hitlerowi jakiegokolwiek udziału Węgier w inwazji na Polskę. Oczywiście odmówił udziału węgierskich żołnierzy, a także tego, by hitlerowskie Niemcy mogły dokonać właśnie uderzenia także przez ten odcinek granicy polsko-węgierskiej. Także odmówił przepuszczenia oddziałów niemieckich przez teren Węgier. Także tutaj to znaczenie, też ta ważna postać dla stosunków polsko-węgierskich Pál Teleki. No i właśnie znaczenie jak najbardziej praktyczne, nie tylko symboliczne, granicy polsko-węgierskiej. Już bardzo szybko, przepraszam, polsko-węgierskie stosunki kulturalne w okresie międzywojennym. Tutaj wiele się nie zmieniło. Obchody polskich i węgierskich świąt narodowych to też do dzisiaj jest ta tradycja utrzymana. Uroczystości upamiętniające wspólnych bohaterów. Tutaj taką dużą manifestacją przyjaźni polsko-węgierskiej były uroczystości pogrzebowe generała Józefa Bema w Tarnowie w 1929 roku z udziałem węgierskiej delegacji. Ważny moment, otwarcie Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie w 1935 roku oraz Instytutu Polskiego w Budapeszcie w 1939 roku. Te instytucje, które właśnie miały propagować kulturę polską czy węgierską i więzi między dwoma krajami i narodami. Otwarcie Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie w 1935 roku też miało bardzo uroczystą oprawę. Minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Balint Human osobiście otworzył Instytut Węgierski w Warszawie. To ta postać na prawo od biskupa.
wystawy sztuki, no i właśnie dwie postaci, Odorian Dywiejki, widoczny na dolnej ilustracji, Emanuel Korompoy, prekursorzy warszawskiej hungarystyki. Te dwie postaci, działalność tych dwóch postaci na Uniwersytecie Warszawskim jest uważana właśnie za początek warszawskiej hungarystyki, chociaż Katedra Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego została założona po wojnie w 1952 roku, jednak w okresie międzywojennym właśnie Adorian Dywiejki i Emanuel Korompoy prowadzili lektorat języka węgierskiego, oprócz tego też prowadzili jakieś wykłady dodatkowe. Tutaj jeszcze tyle o Emanuelu Korompoyu, że jest autorem słownika, pierwszego dwujęzycznego słownika polsko-węgierskiego i węgiersko-polskiego. No i tutaj jeszcze ta postawa Emanuela Korompoya latem 1939 roku przebywał z polskimi studentami na Węgrzech, ale na wieść mobilizacji powrócił do Polski, zgłosił się do polskiej armii, jak pamiętamy, walczył już w polskiej armii w wojnie polsko-bolszewickiej. Po agresji ZSRR na Polskę dostał się do sowieckiej niewoli i został zamordowany przez NKWD w Charkowie. Chociaż jako też osoba mająca polskie obywatelstwo, ale też obywatelstwo Węgier mógł zostać wypuszczony, jednak zdecydował inaczej. Dobrze, tutaj wybór bibliografii, też wykorzystanej przy przygotowaniu tego wykładu i w ogóle dobrej bibliografii właśnie w tym temacie, i spis źródła wykorzystanych ilustracji, zarówno domeny publiczne, i jak mówię, większość tych czarno-białych zdjęć to rzeczywiście bogate, bardzo wartościowe zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego. Tutaj też pani kustosz, dziękuję za udostępnienie części tych zdjęć, także zdjęć ze zbiorów Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, do których nie wykorzystałem, ale może przy innej okazji. Także dziękuję za uwagę. Dziękujemy za wystąpienie panu doktorowi. Sporo ciekawych rzeczy usłyszeliśmy. Chciałbym teraz zaprosić na scenę panią Hannę Łysakowską, starszego kustosza w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, z wystąpieniem Węgrzy na międzynarodowych zawodach konnych w Łazienkach Królewskich. Zapewne większość z państwa wie, że Łazienki Królewskie to historyczne miejsce, gdzie stacjonowali ułani, gdzie odbywały się zawody konne. Który mikrofon? Wszystko jedno, byle luzem. Serdecznie dziękuję. Dobry wieczór państwu. Ja mam bardzo mało czasu, więc bez większych wstępów przeproszę tylko wszystkich tych, którzy znają język węgierski, za to, jak będę naprawdę niecelowo przekręcać nazwy i nazwiska. Nie zdążyłam się nauczyć na tyle, żeby naprawdę wymawiać je po węgiersku. Przepraszam. Proszę państwa, to nie jest takie zdjęcie typowo sportowe i mało związane z łazienkami, ale większości Polaków, tych, którzy się zajmują końmi, to raczej się chyba Węgrzy kojarzą właśnie z tym, czyli ze stylem węgierskim w zaprzęgach, z pięknymi, siwymi, szlachetnymi końmi. A to jest o tyle ciekawe zdjęcie, że pochodzi z kolekcji księcia Sanguszki, który akurat przebywał w Babolnie i tam zrobił to zdjęcie lub ktoś dla niego je zrobił. A w czasie wybuchu II wojny światowej książę przebywał właśnie na Węgrzech i przechował się przez pewien czas u rodziny Ozestalsi, o której jeszcze będę mówić dalej. Szybciutko kontekst sportowy. Węgierski Związek Jeździecki powstał trochę wcześniej niż polski. Po wojnie także zreaktywowany był nieco wcześniej niż nasz polski. Pierwsze międzynarodowe zawody, na które Węgrzy pojechali za granicę, to był rok 24, a u siebie pierwsze międzynarodowe zawody zorganizowali w roku 26. I tak naprawdę to ten okres, o którym mówimy, czyli koniec lat 20., początek lat 30. to jest okres ogromnego, bardzo szybkiego rozwoju jeździectwa sportowego na Węgrzech. W tym czasie zrobili ogromne postępy. Trochę gorzej działo się w Polsce, bo akurat ten okres to jest czas, kiedy nasze jeździectwo sportowe trochę podupadło. Największy, pierwszy taki duży, znany sukces sportowców węgierskich jeźdźców to było wygranie Pucharu Narodów w Salzburgu w 1931 roku.
I nieco później, w 1935 roku, jeden z węgierskich jeźdźców, Agoston Endrod, przepraszam, Otmar Szaurek, zajął miejsce pierwsze także w Pucharze Narodów, ale nie w zespole, tylko wtedy w czasie Pucharu Narodów także nagradzano jeźdźców indywidualnych i to on w akwizgranie był najlepszy. Ale największym osiągnięciem sportowym, do czego jeszcze wrócimy, Węgrów, był brązowy medal olimpijski Józefa Platiego na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku na pełnej krwi klaczy Sello. Zresztą ten występ był naprawdę dla Węgrów bardzo udany, ponieważ drużyna ujeżdżeniowa zajęła miejsce szóste zespołowo, a Agoston Endrod zajął piąte miejsce indywidualne we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. No, po II wojnie światowej lepiej nie mówić, bo ten okres tuż powojenny był podobny jak w Polsce i nie było łatwo. Szybciutko pokażę Państwu mistrzów Węgier w latach 24-41. Ci zaznaczeni na czerwono to są jeźdźcy, którzy przyjeżdżali do Warszawy na zawody. Także widać, że pierwszy sort najlepsi węgierscy jeźdźcy. I Igrzyska Olimpijskie, tak jak Polacy, Węgrzy także uczestniczyli w Igrzyskach, jeźdźcy węgierscy. W Igrzyskach w Amsterdamie i w Berlinie. W Amsterdamie nie odnieśli ciekawszych, ważniejszych sukcesów. Na czerwono znowu jeźdźcy, którzy później pojawili się w Warszawie lub wcześniej, bo także w 1927 roku. Natomiast w Berlinie, tak jak mówiłam, sukcesy odnieśli przede wszystkim Agoston Endrody i Józef Platy. Węgierscy WKK-wiści mieli ogromne szanse nawet na złoty medal olimpijski. Dwóch z nich pojechało doskonale. Wszechstronny konkurs konia wierzchowego, łącznie z tym krosem, który był prawie nie do przejechania. Niestety István Wisi miał poważny wypadek. Jego koń złamał nogę i to zakończyło niestety zespołowe szanse na złoty medal dla Węgrów. Tutaj szybciutko pokazuję, jak wyglądały występy węgierskich jeźdźców w Warszawie. To były cztery wizyty, 27, 8, 9 i 35 rok. W 27 roku przyjechała cała ekipa. 28 i 29 to była niewielka grupka, właściwie jeden, dwóch oficerów i jedna dama Amazonka. Natomiast w 35 roku ekipa, jak widać, już była naprawdę liczna i jak się okazało, bardzo dobra. Warto powiedzieć, że na pierwsze konkursy hipiczne w Warszawie na stadionie w Łazienkach w 27 roku przyjechały tylko dwie ekipy zagraniczne, francuska i węgierska, z czego bardzo ucieszyliśmy się, bo dzięki temu zawody mogły mieć międzynarodowy charakter. Przyjechali zawodnicy na zupełnie nowy stadion, który właśnie dopiero co powstał. Tu widać jeszcze maj 27 rok, prace wykończynowe. Stadion był wyposażony we wszystko, w co można było go wtedy wyposażyć. Tam była poczta, było radio, nagłośnienie, duża tablica, dancingi, służba ochrony, pogotowie ratunkowe, straż pożarna. No wszystko, co można sobie wymarzyć i podobno doskonale zorganizowany transport. W tym 27 roku, oczywiście wyciągałam takie informacje, które dotyczyły Węgier, znalazłam duże sprawozdanie z tych zawodów i okazuje się, że to były czasy, kiedy jeszcze nie było przepisu, który zakazywał karania konia batem po przejeździe i prasa to bardzo krytykowała, ludziom się to nie podobało i wszyscy podkreślali, że chlubny wyjątek stanowili Węgrzy, którzy ani razu takiego przewinienia mimo braku tego przepisu nie popełnili. Wtedy na zawodach było czterech oficerów, jedna Amazonka. Tutaj mamy zdjęcie z prezentacji. Oczywiście zawodników przyjęto na Zamku Królewskim. Przyjął ich pan prezydent Ignacy Mościcki. Tak naprawdę te zawody w 27 roku to był popis Polaków. Wygrywaliśmy większość konkursów. Węgierskie konie w dużej liczbie brały udział, ale w zasadzie bez sukcesów. Największe sukcesy odniosła Amazonka startująca po damsku w konkursach dla jeźdźców cywilnych. Wtedy jeszcze dla Amazonek w 27 roku to była Amalia Eber. U nas się mówiło o niej Eber Malika i tak było we wszystkich sprawozdaniach. Warto zauważyć, że udało się węgierskiemu zawodnikowi wygrać
przepraszam, nie wygrać, zdobyć nagrodę w jednym z konkursów, ale tylko dlatego, że ten dodatkowy konkurs w ostatniej chwili zorganizowano. A dzięki temu, że w Pucharze Narodów były tylko trzy ekipy, to Węgrom, którzy przejechali właściwie tylko po jednym zawodniku w jednym z przejazdów, udało się zająć trzecie miejsce, a że były wyznaczone nagrody dla najlepszych zawodników w konkursie w każdej narodowości, to zawodnik węgierski taką nagrodę dostał. Była to miniatura pomnika Zygmunta III Wazy. Tak jak mówiłam, Polacy dominowali na tych zawodach. Ze 173 płatnych miejsc zdobyli 135. Prasa pisała o tym, że Węgrzy wyglądają na zespół, który może osiągać sukcesy, ma świetne konie i wystarczy, żeby pojechali do Grudziądza, czy też do Włoch, do Pinerolo i Tor di Quinto, takich znanych szkół jeździeckich, i na pewno osiągną sukces, co się stało. W 28 roku wystąpiło znowu tylko dwoje zawodników, rotmistrz Antal Kania i znowu amazonka Amalia Eber. Tym razem Amalia Eber zdobyła parę nagród, natomiast generalnie rzecz biorąc sukcesów tam nie było. To nie była cała ekipa, nie było ekipy na Puchar Narodów. Na ogół startowali u nas po prostu ci zawodnicy, którzy już byli w Polsce, właśnie chociażby w Grudziądzu na kursie jeździeckim. Natomiast Węgrzy ufundowali na te zawody przepiękny, szczerozłoty puchar. To był puchar przeznaczony dla polskiego jeźdźca, także w konkursie startowali tylko Polacy. I rotmistrz Michał Antoniewicz, oba nawroty konkursu, warunki konkursu były trudne z uwagi na wagę nagrody, przejechał na czysto i zdobył tę wyjątkową nagrodę. Podczas każdych zawodów w Warszawie zawodnicy ekipy byli przyjmowani przez najwyższe władze w najbardziej reprezentacyjnych gmachach. Tutaj akurat 28 rok, Zamek Królewski w Warszawie, Sala Rycerska i ekipy u prezydenta Ignacego Mościckiego. Prezydent Zaleski też, widać go. Najważniejsze osoby w państwie oraz najważniejsi wojskowi, którzy zajmowali się organizacją najważniejszej imprezy jeździeckiej. W 29 roku odwiedzili nas Imre Bodo i Dezo Nemec. Obaj wtedy byli na kursie w Grudziądzu, stąd było im niedaleko i mogli do Warszawy przyjechać. Była też amazonka Maria Berg-Micewska. Ten występ też nie był jakiś specjalnie dla Węgrów udany. Na czerwono zaznaczyłam Polaków, żeby porównać ich na zielono Węgrów. Tak naprawdę tylko pani Berg-Micewska zdobyła trochę nagród w pucharze. Nie było oczywiście ekipy, więc Węgrzy udziału nie brali. Polacy zajęli drugie miejsce, także widać, że już troszeczkę było gorzej niż w roku poprzednim. Natomiast rok 35 to jest ten najważniejszy występ Węgrów w Warszawie. Wielka ekipa. Szefem ekipy był Otto Binder, który był zawodnikiem w 27 roku i także zawodnik z 27 roku był delegatem Węgierskiego Związku Jeździeckiego, podpułkownik Lajos Malanotti. Pozostali to ci zawodnicy, których państwo już widzieli wcześniej, uczestnicy Igrzysk Olimpijskich, mistrzowie Węgier we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego i w skokach przez przeszkody. To były ogromne zawody. Przyjechały tłumy widzów, wiele osób odchodziło od kasy z kwitkiem. Podobno podczas Pucharu Narodów było 15 tysięcy widzów, a jak wiemy, trybuny mieściły 5 tysięcy, więc nie wiem, jak to było możliwe, ale wygląda na to, że już szpilki nie można było wetknąć. Dla Polaków miał to być sprawdzian przedolimpijski, wypadł fatalnie. Natomiast Leon Kohn w komentarzach w czasie zawodów i po nich bardzo chwalił Węgrów. I węgierskie konie, i węgierskich jeźdźców. Stwierdził, że zrobili ogromne postępy. Na pewno wpływ na to miało szkolenie w Grudziądzu i we Włoszech. Uważał także, że bardzo dużymi umiejętnościami posługują się jeźdźcy cywilni. Przede wszystkim baronowa Inkej, czyli Amalia Eber, która w międzyczasie wyszła za mąż, za barona Inkeja. I książę Odesalsi, o którym będzie jeszcze za chwilę. Tak jak poprzednio, zawodnicy byli przyjmowani na Zamku Królewskim,
A rozpoczęcie zawodów miało piękną oprawę. Wystąpiła reprezentacyjna orkiestra pierwszego pułku szwoleżerów. Tutaj po prawej stronie na dole, nie wiem czy wszyscy Państwo widzą, w loży honorowej siedzą szefowie ekip zagranicznych. Pierwszy z lewej strony, czyli najbardziej z tamtej strony, szef ekipy węgierskiej Otto Binder. W 1935 roku Polacy, tak jak mówiłam, nie wypadli dobrze i tylko dlatego pokazuję Państwu konkurs otwarcia, że był to jedyny konkurs, w którym udało się wygrać Polakom. Jest to taka przykra historia. Akurat w tej drugiej, najtrudniejszej serii Węgrzy nie brali udziału, ale zajęli płatne miejsca w pozostałych dwóch seriach. W konkursach dla jeźdźców cywilnych Polacy się pokazali w miarę przyzwoicie. Dwa konkursy wygrał inżynier Stanisław Grabianowski, a w pozostałych tak naprawdę to znacznie lepsze miejsca zajęli Węgrzy. To taki konkurs, który chyba Węgrzy zapamiętają bardzo dobrze. Konkurs potęgi skoku, w którym Agoston Endrody zajął drugie, trzecie miejsce oraz czwarte. Na dwóch koniach jechał świetnie. Na zdjęciu na pierwszym planie jest jeden z najlepszych ówczesnych jeźdźców na świecie, Heinz Brandt, Niemiec, który ten konkurs wygrał, ale drugi zawodnik tuż koło niego to jest Węgier Agoston Endrody. Na tym zdjęciu obok, gdzie jest większa grupa zawodników, w drugiej trójce jest dwóch Węgrów, Dezo Nemec i Józef Plati. Obaj wybitni, a Józef Plati chyba najlepszy ówczesny węgierski skoczek. W pozostałych konkursach też jak widać zielono, czyli Węgrzy albo wygrywają, albo zdobywają wysokie płatne miejsca, przynajmniej wstęgi honorowe. Jak widać, czerwonych tutaj znaczków prawie nie ma. Jeden z konkursów wygrał Józef Plati na klaczy Sella. Tutaj już nie będę specjalnie tego komentować, bo jak widać znowu bardziej zielono niż czerwono. Węgrzy w 1935 roku naprawdę pięknie się pokazali. Natomiast jedna rzecz w nawiązaniu do tego, o czym Pan mówił, ja tutaj wpisałam, kto był do kiedy ministrem, a kto od kiedy premierem. Proszę pamiętać, że te zawody odbyły się tuż przed zmianą gabinetu, przed upadkiem gabinetu i powołaniem nowego, a mimo tego wszyscy ważni politycy na te zawody przyjechali. Kto mógł, to był. No może jeszcze jedno słowo o Pucharze Narodów, bo to była dla nas katastrofa. W pięciu zespołach, które ten konkurs ukończyły, Polska zajęła piąte miejsce. I cóż, że o niecałą zrzutkę za dwoma poprzednimi miejscami, ale jednak było to miejsce ostatnie. Natomiast Węgrzy tym razem swoje trzecie miejsce i swój brązowy medal naprawdę wywalczyli w walce. Nie było to dlatego, że były trzy zespoły, tylko jechali naprawdę dobrze. No i ostatni konkurs zwycięzców. No tutaj drugie miejsce udało się zająć Kazimierzowi Szoslandowi, za co mu chwała. W Pucharze Narodów nie ukończył pierwszego nawrotu. Tak wybitny jeździec. Także nawet szczęścia nie mieliśmy, bo widać, że i zawodnik, i koń dysponowali siłami, co pokazali w ostatnim konkursie dla zwycięzców. Niestety w Pucharze Narodów się nie udało. I to są podsumowane wszystkie występy Węgrów w 1935 roku. Znaczy nie wszystkie występy, wszystkie nagrody. Jak widać, było ich dużo. I tak naprawdę to, co prawda, rotmistrz Skupiński zajął pierwsze miejsce, ale tylko raz. Cywilni jeźdźcy, pan Grabianowski, pani Zwierzchowca wygrywali, natomiast poważne konkursy wygrał książę Odesalszy i rotmistrz Plati. Z Polaków wyróżnił się Karol Rummel, który nie został wyznaczony do zespołu w Pucharze Narodów, i major Wilhelm Lewicki, który oba nawroty pojechał na czysto, cóż wtedy z tego, że koledzy zawiedli. A pułkownik Otto Binder, bo przepytywała prasa, dziennikarze, szefów ekip, stwierdził, że przyjęci zostali Węgrzy bardzo sympatycznie, że zawody były fair, że parkury były bardzo dobre, choć stosunkowo proste, że ogromna była liczba publiczności i Węgrzy wyjeżdżają z Warszawy z pięknymi wspomnieniami. Skąd się wzięła, poza wizytami w Grudziądzu oraz we Włoszech w Pinerolo i w Tor di Quinto,
ta wiedza jeździecka, te umiejętności. Przede wszystkim prawie wszyscy węgierscy oficerowie kończyli 3 lub przynajmniej 1 lub 2 z tych szkół. Po pierwsze Węgierską Akademię Wojskową Cesarzowej Ludwiki w Budapeszcie, szkołę z wielkimi tradycjami. Potem PIK, mimo że tę szkołę nazwano później inaczej, tak oficjalnie, jako szkołę instruktorów jazdy konnej, to wszyscy używali nazwy PIK, powołano ją dopiero w 1921 roku. No i obóz w Orkeny pod Budapesztem, czyli takie węgierskie centrum wyszkolenia kawalerii. Można powiedzieć o Orkeny, że to było to samo co nasz Grudziądz, tyle że przepięknie ta szkoła była właściwie od nowa zbudowana, miała wszystko co było potrzebne w szkole do nauki, wielkie tereny, tor wyścigowy, oczywiście stajnie, mieszkania i tak dalej, i tak dalej. Jedną rzeczą się Węgrzy od Polaków różnili. U nas przez wiele lat trwała walka między nową a starą szkołą jazdy, natomiast młodzi Węgrzy szanowali jazdę klasyczną, a starsi Węgrzy sami zajmowali się podstawami tworzenia nowej szkoły i nie było tego konfliktu. Uważano, że obie szkoły są ważne i obie mają swoje zastosowanie. PIK i Orkeny nie miały długiej historii, ale tak naprawdę efekty jej działania, ich działania przyszły po II wojnie światowej, kiedy to węgierscy szkoleniowcy rozjechali się nie tylko po całej Europie, ale i po świecie. Był to jeden z większych takich ośrodków jeździeckich w Europie. I teraz dwa słowa szybciutko o kilku osobach, tak żeby opowiedzieć coś bardziej o nich osobistego. Jeden z najlepszych węgierskich jeźdźców, generał Lajos de Malanotti, uczestnik tych zawodów w 1927 roku, olimpijczyk, mistrz Węgier. Ogromne zasługi, bardzo dużo włożył pracy w to, żeby stworzyć węgierski sport wyczynowy. A we wspomnieniach, które z trudem tłumaczyłam, mam nadzieję, że w miarę dobrze, bo oczywiście przy pomocy wspomagania internetowego. Ponoć był, poza tym, że był generałem, dowódcą, świetnym trenerem i jeźdźcem, był bardzo rodzinnym, ciepłym człowiekiem i można go było spotkać w jego domu w Orkeny, jak się bawił wspaniałą kolejką elektryczną z dziećmi. Pułkownik Otto Binder, genialny jeździec, bardzo wszechstronny, startował w ujeżdżeniu w skokach przez przeszkody w WKKW, oczywiście mistrz Węgier, znany w całej Europie, bo jak skończył swoją karierę sportową, to jeździł z ekipami za granicę. Niestety jego losy powojenne były bardzo smutne, ponieważ w 1951 roku, gdy wrócił z niewoli radzieckiej, został wysiedlony z Budapesztu, pracował w cegielni, nie mógł znieść tej sytuacji i zmarł stosunkowo w młodym wieku. Pułkownik Antal von Kania, wybitny nauczyciel jazdy konnej, tak samo olimpijczyk, też startował w Warszawie, pracował w lasach państwowych. Pułkownik Imre von Bodo, temu jeźdźcowi poświęciłam trochę więcej czasu, bo to on nam pozostawił wspaniałe wspomnienia z tego okresu, który spędził w Grudziądzu. Uważał, że to jeden z najlepszych okresów w jego życiu. Bardzo lubił Polaków, czuł się ciągnięty w życie towarzyskie Grudziądza i sam mówił o tym, że zrozumiał w Grudziądzu, co to znaczy Polak, Węgier, dwa bratanki. Startował właśnie wtedy w Warszawie, później jeszcze pojechał do Pinerolo i Tor di Quinto. Niestety po wojnie znowu pracował dorywczo, ale po jakimś czasie do koni wrócił. Uczestniczył w organizacji sportu jeździeckiego, przez pewien czas trenował kadrę wszechstronnego konkursu konia wierzchowego Węgier. Mówiono o nim szczupły człowiek, który wiedział wszystko o koniu. I gdy wsiadał na konia, to żeby te konie były najtrudniejsze, to trudne być przestawały. W tej chwili niedawno powołano taki rodzaj klinik pod nazwą Akademia Imre Bodo. Pułkownik István Wisi, dlatego o nim chcę wspomnieć, że to był ten największy pechowiec w ekipie w Berlinie, którego koń na prostej drodze poślizgnął się i złamał nogę. Mimo tego, że Niemcy ustawili tyle tych pułapek na krosie, to właśnie nie na przeszkodzie, ale na prostej nodze. Koń miał taki bardzo przykry wypadek, który zakończył też możliwość Węgrów zdobycia złotego medalu.
No i jeszcze drugi z zawodników, który przejechał bardzo dobrze, cross, miał tę samą przygodę, co nasz Rojcewicz, mianowicie na trasie crossu zawrócono go, wmawiając mu, że ominął jedną z przeszkód. Dojechał do końca w bardzo dobrym czasie, z dobrym wynikiem. Niestety nic to nie dało, bo ekipa była zdekompletowana. No i to jeden z tych zawodników, którzy zostali trenerami poza granicami Węgier. Zdobył on srebrny medal olimpijski dla Amerykanów jako trener w Tokio w 1964 roku. Żył 93 lata, czyli tyle, ile kawalerzysta żyć powinien, bo to wiadomo, że na ogół osoby długowieczny. Największy węgierski zawodnik, najlepszy skoczek, a w każdym razie twórca największego sukcesu. O tym, że był wielkim zawodnikiem, na pewno świadczy to, że przez 8 lat z rzędu zdobywał pierwsze miejsce w mistrzostwach Węgier w skokach przez przeszkody. Wygrał ponad 100 konkursów krajowych i jeszcze do tego 17 międzynarodowych. Też po wojnie pracował jako robotnik, jako ślusarz. Ale za to był na tyle doceniany, pracował w stadninach, nie będę czytać nazw, Kiszber to tak, ale w latach 57-58 większość oficerów emerytowanych, większość kawalerzystów zwłaszcza została zdegradowana, natomiast Platiego dla jego zasług pozostawiono w randze podpułkownika. Jeździł do końca życia, miał zaprzyjaźnione konie w budapesztańskim Tatersalu i tam sobie na nie wsiadał, nazywany był wujkiem Sigą, tak o nim piszą we wspomnieniach znajomi i piszą też, że bezpiecznie czuł się tylko na końskim grzbiecie. Pamiątki po nim można zobaczyć w Muzeum Ferenca Nasadiego, a na terenie obozów Orkeny znajduje się jego popiersie. Był też wielokrotnie w różne inne sposoby upamiętniany. No i bardzo ciekawa postać, major książę Miklós Odescalci. Dlatego ciekawa, że to jest ten bardzo naprawdę dobry zawodnik cywilny, co w tamtych czasach się nie zdarzało. Startował w międzynarodowych konkursach, wygrywał z wojskowymi wielokrotnie. Natomiast on był taki trochę wariat. Jeździł jak wariat samochodem, latał samolotem, który kupił w Niemczech. Było to ewenementem na Węgrzech. Zdobył w czasie wojny uprawnienia do latania bombowcami. Oczywiście wstąpił do wojska. Nie znosił Niemców, gardził SS i od dłuższego czasu, jak już miał możliwość latania dużym samolotem, planował ucieczkę do aliantów. Niestety wylądował we Włoszech w niemieckiej strefie. W styczniu 1945 roku został osądzony, skazany i wyrok śmierci wykonany w zasadzie natychmiast. Prawie wszystkie współczesne źródła mówią, że to nie była żadna ucieczka, tylko że leciał do Anglików, do aliantów z ofertą pokoju od Horthyego. Pułkownik Agoston Endrody też świetny jeździec i też świetny trener. Z Brytyjczykami zdobył złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w 1956 roku w Sztokholmie. To te igrzyska rozgrywane na dwóch kontynentach. Napisał książkę, którą pisał już w niewoli radzieckiej, Daj swojemu koniowi szansę. Książka ukazała się na Węgrzech dopiero po upadku reżimu. Ponoć, jeszcze nie czytałam, ale chcę to zrobić, ponoć jest nadal aktualna i jest to bardzo dobry podręcznik. I jeszcze tylko dwie panie, pani Amalia Eber-Inkey. No, znalazłam, po pierwsze była to zawodniczka, która 3 razy wystartowała w Warszawie, czyli najwięcej, żaden z Węgrów nie startował w tym okresie 3-krotnie podczas zawodów tutaj w Łazienkach, a jej matką była Wilma Dobrzański, takie nazwisko jakby nam trochę znane. I jej jazdę bardzo chwalił Leon Kohn. Mówił, że była to jazda doskonała pod każdym względem. Jedynie to, że Amazonka jeździła w damskim siodle, powodowało, że już warunki konkursów były dla niej czasami za trudne. A ostatnią zawodniczką, o której chcę wspomnieć, jest córka i wnuczka najbogatszych Serbów ówczesnych, czyli Lazara Danderskiego i jego syna Gedeona, jeden dziadek, drugi ojciec. Imperium w okolicach Nowego Sadu posiadało ogromny majątek ziemski, zakłady przemysłowe i właśnie spadkobierczynią tego majątku była Zofia Dungerski,
która w Warszawie startowała i to startowała z powodzeniem. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy serdecznie. Kwiaty, bardzo proszę. Proszę Państwa, no sporo się dowiedzieliśmy. Dziękuję serdecznie za wystąpienie Pani Kustosz. Chciałbym zaprosić teraz Panią Katarzynę Wiszowaty, wiceprzewodniczącą Komisji Księgi Stadnej Rasy Małopolskiej Polskiego Związku Hodowców Koni z wystąpieniem pod tytułem Wpływ koni węgierskich na hodowlę w Polsce. Dzień dobry Państwu. Słuchać mnie? Tak. Dziękuję bardzo za zaproszenie. No, będę się czuła mocno skrępowana po tak wspaniałych oratorach występować, ponieważ przy takim gremium jeszcze nigdy nie występowałam, no, ale może za pomocą slajdów i zdjęć uda mi się Państwu przedstawić historię, którą nie sposób przedstawić w ciągu kilkunastu minut, więc na pewno wiele rzeczy pominę. Tutaj zacznę od, może dosyć banalnie, od tego powiedzenia, o którym tu już była mowa, a mianowicie, że Polak, Węgier, dwa bratanki i do szabli, i do szklanki. Tak naprawdę mało kto wie, że to przysłowie powstało w czasach, gdy na ziemi węgierskiej znaleźli schronienie konfederaci Barscy i pierwotnie brzmiało zupełnie inaczej, a mianowicie, znaczy nie zupełnie, ale trochę inaczej, Węgier, Polak, dwa bratanki i do konia, i do szklanki. Oba zuchy, oba żwawi, niech im Pan Bóg błogosławi. Tak, to jest. Wszystko zaczęło się na wstępie. Węgry to kraj o jednej z najbogatszych tradycji hodowlanych i ma, jak mało który kraj na świecie, bardzo dobre warunki do hodowli. Węgrzy od zawsze słynęli z zamiłowania do koni, potrafili je hodować. Polokrotmistrz Zdzisław Rozwadowski tak napisał tutaj o jednym szczególnie szczepie, o gidranach, a mianowicie koń orientalny na podłożu krajowego konia węgierskiego zdał egzamin w tym kraju w czasie pokoju i wojny i aż do czasu rozkrzywienia się Folbluta i wyścigów był jedynym regeneratorem szlachetnych koni węgierskich. Umieli jednak Węgrzy dbać o swoją orientalną hodowlę i zasilali ją wraz z Austrią najlepszymi importami ze wschodu. Mówiąc o węgierskim wpływie na polską hodowlę, na pewno musimy się odnieść do aspektów militarnych i głównie tutaj chodzi o cel, jakim była hodowla dla kawalerii. No, celem tym była konieczność, należało sobie zdawać sprawę, że taki koń musiał być zwinny, zwrotny, odważny, mało wymagający, jeżeli chodzi o warunki bytowania i bardzo odważny. Takimi końmi dysponował wspólny wróg, czyli Imperium Osmańskie i hodowle w naszych obu krajach właśnie w dużym stopniu ukształtowały orientalne konie zdobywane na wojnach z Turcją. Konie hodowane w Kotlinie Panońskiej, a szczególnie na Puszcie, znajdowały tam najlepsze warunki do hodowli i w Europie znane były już w czasach rzymskich. Ich niezwykłe walory opisywał żyjący w drugiej połowie IV wieku naszej ery pisarz i historyk rzymski Wegecjusz. Na tych ziemiach panowali wtedy Hunowie i konie, którymi dysponowano, wyglądały mniej więcej tak. To jest oczywiście wizja malarska, ale mniej więcej przedstawia, jak te konie mogły wyglądać. Były garbonose, dosyć mocne, z szerokimi ganaszami, umieśnione o znakomitym kośćcu i kopytach i z bujną grzywą i ogonem. Podkreślano ich temperament, pojętność i zdolność do ciężkiej pracy i odporność na głód i zimno. Jednakże były to konie dosyć oporne i potrafiły buntować się przeciwko nieodpowiednim pomocom ze strony ich jeźdźca. Przez szereg lat koń kształtował się i używaniu wpływu koni orientalnych zmieniał się i był coraz bardziej koniem szlachetnym. Teraz wrócimy może tutaj. O, nie, to zaraz tu, nie tą stronę.
Te warunki te, które panowały właśnie w Kotlinie Panońskiej, znakomicie potrafili wykorzystać Madziarzy, którzy pod wodzą Arpada 600 lat później przekroczyli Karpaty i osiedlili się w tej krainie. Będąc ludem koczowniczym, a tym samym od kolebki zrośli się z końmi, znaleźli tu wyśmienite dla swoich stad warunki. O klasie tych koni madziarskich świadczą ich najazdy w X wieku, podczas których wyprawiali się i z powodzeniem przemierzali cały obszar Europy. To jest ich właśnie działania wojenne. W czasach średniowiecznych aż po VII wiek liczne wojny z Turcją i powodowały, że Węgrzy zdobywali konie i używano ich w hodowli. Były to konie z Kaukazu, Persji, Turcji, Arabii, a nawet północnej Afryki. Nadawały one koniom węgierskim orientalnego charakteru, ale dzięki jednak silnym genom te konie były dalej waleczne i nic nie traciły na swojej waleczności, natomiast były bardziej szybkie, suchsze i szlachetne. Tak naprawdę trudno określić, kiedy węgierskie konie po raz pierwszy trafiły na teren do Polski. Mówi się, że zaczęło się to wtedy, kiedy przypuszczać, że było to owocem rozwijających się stosunków politycznych, kulturalnych i handlowych między naszymi krajami. Mają one długą historię i rozpoczął ją sojusz wojskowy księcia Bolesława Chrobrego z Kolomanem Uczynem przeciwko Niemcom. Do tego prawdziwego rozkwitu doszło w XIV wieku, kiedy to na tronie polskim zasiadł Ludwik Węgierski, zwany również Ludwikiem Wielkim, a później jego córka Jadwiga. Unia personalna Królestw Polski i Węgier, kiedy to na tron węgierski wstąpił Władysław, syn Władysława Jagieły, Władysław III, wspólna walka przeciwko Imperium Osmańskim zakończyła się oczywiście nieszczęśliwą przegraną w bitwie pod Warną w 1444 roku, kiedy to zginął król i wielu z rycerstwa polskiego. Ale walka ta pokazała naszym rycerzom, jak wartościowe są konie węgierskie. W XVI wieku doszło do szczególnego nasilenia tą euforią i wiele z tych koni węgierskich zaczęło napływać do Polski. To były to czasy Stefana Batorego. Ten napływ koni węgierskich był tak ogromny, że zaczęły one wypierać hodowlę polską i zaczęły jej zagrażać. Polskie konie zaczęły tracić na wartości. Hodowcy nie byli z tego zadowoleni. I dlatego rok po śmierci króla Sejm w 1587 roku wprowadził przymusowe zamknięcie granicy dla koni z Węgier ze względu na to, że zagrażało to polskim koniom ich rynkowi. Ponieważ w tym czasie nie prowadzono żadnych jeszcze rejestrów hodowlanych, można się tylko domyślać, że konie te miały ogromny wpływ na polską hodowlę, zwłaszcza w hodowlach dworskich i południowo-wschodniej Polski. Tutaj Stefan Batory i Warneńczyk. W czasach zaborów, szczególnie musimy tu powiedzieć o zaborze galicyjskim, rozpoczęto pracę bardziej systematyczną, już udokumentowaną, gdzie zaczęły powstawać słynne szczepy. Węgrzy byli świetnymi hodowcami, dlatego że bardzo dobrze wiedzieli, wytyczali sobie cele, jak i o co do końca w tej hodowli im chodzi. Była to hodowla ukierunkowana. Może tutaj powiem, na czym to polegało. Nie wiem, czy wszyscy Państwo zajmują się hodowlą koni. Powstawanie szczepu miało na celu utrwalenie cech danego osobnika. Szczepy, o których akurat ja powiem, bo te konie najbardziej wywarły wpływ na polską hodowlę, wywodziły się od ogierów czystej krwi arabskiej i poprzez bardzo szerokie użycie tych koni, a również kojarzenie w dużym pokrewieństwie spowodowało nasilenie tych cech, które miał i ten protoplasta, jak i te cechy, które miały być utrwalone.
W czasach Galicji szlachta hodowała konie orientalne, przywiązywała wagę do urody. Niestety konie były te bardzo wybujałe, miały duży temperament, były niezbyt rosłe i delikatne. Nie znajdowały uznania w komisjach remontowych, które dokonywały zakupów dla wojska. Dlatego również konie wyhodowane przez w hodowli chłopskiej były owszem silne i wytrzymałe, ale niestety były nieduże, nie wyrastały z racji tego, że zabierano im ziemię, pastwiska i mieli duży problem z odpowiednim odchowem tych koni. Dlatego też w celu podniesienia tej jakości tych koni utworzono w 1812 roku pierwsze stado pod Sanokiem w Olchowcach. Było to pierwsze stado ogierów na terenie Polski, które miało dostarczać reproduktory, które miały przekazywać swoje pożądane cechy do masowego pogłowia. Dla porównania w zaborze rosyjskim powstało stado ogierów w Janowie Podlaskim, utworzone w 1817, a w zaborze pruskim stado ogierów w Sierakowie, które powstało dopiero w 1829 roku. Stado w Olchowcach niebawem stało się filią stado ogierów w Drohowyżu i później zostało przeniesione do Sądowej Wiszni w 1909 roku, to jest obecnie teren Ukrainy. I przez to, w tych czasach rozpoczęła się wpływ tych koni węgierskich, które odegrały ogromną rolę w hodowli polskiej i w dużej mierze stworzyły podwaliny rasy koni małopolskiej, jedynej polskiej koni, rasy koni szlachetnych. Należy powiedzieć, że w tych czasach ogiery, które zakupywano do stad, pochodziły bezpośrednio ze stadnin węgierskich z Babolnej i Medzeheges, a częściej z położonej również na Bukowinie stadniny koni w Radowcach. Natomiast trzeba powiedzieć, że w stadninie w Radowcach większość materiału wywodziła się ze stadniny Babolni albo Medzeheges. To jest mapa miejsc najważniejszych właściwie dla całego referatu, ponieważ są to i stadniny są zaznaczone na czerwono, Walewice, Janów Podlaski, Babolna, Medzeheges, Radowce i dzisiejsze stadniny, które prowadzą hodowlę koni wpływem szczepów węgierskich, czyli Walewice, Janów Podlaski i Prudnik. Natomiast stada ogierów, nie wiem czy Państwo stamtąd dobrze widzą, ta szara plama to jest teren Galicji, Drohowyż, Sądowa Wisznia i Olchowce. W stadninach, nie będę mówiła tutaj o szczepach, Furioso Przećwit i Nordstar. Furioso Przećwit to bardziej może były nie w stadninie w Kalnikowie i w Stubnie, natomiast Furioso nie były tak bardzo u nas zakorzenione, Przećwity nie wywodziły się z Węgier, natomiast Nordstary nie znalazły u nas dużego zainteresowania. Tak, i tu są to, o czym mówiłam. Ole są. W okresie I wojny światowej i w międzywojniu powstało stado ogierów w Bogusławicach. Importowano również do Janowa ze stadnin Babolna i Radowce klacze z rodzin właśnie węgierskich. Tutaj bardzo znane były i miały ogromny wpływ Amurat Gidran, Hera, Szajka i Austria. Została w tej chwili w Janowie Podlaskim tylko Amurat Gidran. W czasie międzywojennym w czasie międzywojennym rozwinęła się również hodowla gidranów u Romana Sanguszki. Była to bardzo rozległa hodowla. Roman Sanguszko był bardzo zachwycony tymi końmi. On hodował również konie arabskie.
Wyrównane stado, było to bardzo wyrównane stado o dobrym typie, jednak okupacja spowodowała, że te konie należało gdzieś schować i przetrzymać, żeby i udało się to, oczywiście one przetrwały. Jednak w czasie okupacji znany hipolog Gustav Rau, który odpowiadał za hodowlę koni w czasie okupacji, znając te konie, założył dla nich specjalną księgę stadną, Habsztutbuch Gidran i dzięki pewnie temu też te konie przetrwały, dlatego że również były używane w czasie wojny, do czasów militarnych. Ze stadniny Sanguszko hodował konie w gumniskach. Ewakuowano tę hodowlę w 1944 roku i po wojnie konie te trafiły do Chyszowa, następnie do Strzelec Opolskich, a od 1982 roku do stadniny koni w Prudniku. Po II wojnie światowej celem odbudowy hodowli sprowadzono do Walewic i do Janowa Podlaskiego klacze węgierskie i tutaj z rodzin takich, to była rodzina klaczy Kadina 25, z niej wywodziły się takie sławy jak Artemor i Askar, ja zaraz te konie pokażę, gdzie będę omawiała rody, a także rodzina klaczy Szagia 6, tu stała rodzina koni na literę B, jak słynny choćby wielokrotny mistrz polski WKKW Baryt. Walewice stworzono, dobierając klacze z krwią Szagia, które bardzo dobrze łączyły się z reproduktorami pełnej krwi angielskiej i półkrwi angielskiej. Tutaj sławne były swoje korzenie, zapuściła klacz Weczera i Szirk Szikra. Mamy tutaj też wykaz, jakie szczepy w jakich stadninach się utrzymały i jakie zostały sprowadzone. Bardzo ważnym tutaj rokiem był rok 1962, gdyż populacja koni z spływem koni Szagia była tak ogromna, że należało je jakoś usystematyzować, w związku z czym stworzono dla nich księgę stadną. Był to rok 1962, była to księga stadna koni rasy małopolskiej prowadzona do dzisiaj. Również konie szczepu Gidran prowadzona, hodowla była w stadnie koni Trzebienice, obecnie Udusz. W tej chwili już właściwie tam tych koni nie ma, zostały przekrzyżowane końmi zachodnimi, pozostały tylko rodziny. Jednakże te Gidrany nie pochodziły z Węgier, tylko z Bułgarii. Tu może pokrótce uda mi się opowiedzieć o konkretnych szczepach. Tak jak mówiłam, żeby uzyskać jakiś szczep, należało sprowadzić reproduktora. Znaczy sprowadzono reproduktora i kojarzono konie w pokrewieństwie. Założycielem szczepu Szagia był czystej krwi arabskiej ogier, oczywiście o tej nazwie, który w 1830 roku urodził się w Syrii. Sprowadzono go w wieku 6 lat. Został zakupiony do stadniny koni w Obolne przez kierownika tej stadniny, pana Herberta. Prowadzono tę hodowlę dosyć intensywnie. Szagia użyty był w stadninie Babolna 6 lat. Pozostawił 5 synów, a największą rolę odegrał Szagia IV, który pozostawił 4 synów, w tym potem konia Szagia 10. Szagia 10 świetnie radził sobie pod względem hodowlanym w stadninie koni Mezra Hegies. Pozostawił również wielu synów, jak ogiera Szagia 2. Również w stadninie koni Radowce zakorzeniły się Szagie. Hodowla tam na tyle dobrze się rozrosła, że stworzyła właściwie swój własny typ radowieckiego szczepu Szagia. Następnymi ważnymi końmi tutaj, znaczy ten, o którym mówiłam, to był Szagia 10. To był bardzo, zobaczymy, koń dosyć rosły jak na Szagię. Miał 157 wzrostu i ważył ponad 500 kilo. W młodym wieku był dosyć koniem mocnej budowy, poprawnym, ale mało w typie arabskim.
miał bardzo silne i poprawne stawy skokowe i co dziwne, bez cofniętych nadgarstków, które były cechą charakterystyczną dla koni Szagia. Jako młody koń, tak jak mówiłam, nie przedstawiał może specjalnie typu orientalnego. Z wiekiem stał się koniem bardziej szlachetnym i ceniono go za jego prawidłowy ruch, posuwisty i doskonały galop. No to były inne czasy, zupełnie inaczej te konie się oceniało w porównaniu z tym, jak teraz patrzy się na ocenę konia, na konie wierzchowe. Szagia X w 1918 roku został przeniesiony do Moraw, blisko Napa Jedli, i tam utworzono stadninę i otrzymał tam sporą grupę klaczy, bo i klacze orientalne, i klacze półkrwi angielskiej. Następnie został przeniesiony do Kladrup po utworzeniu Czechosłowackiej Republiki. I mimo tych wszystkich przejść wojennych zachował zdrowie, krył do 1925 roku, czyli jak miał 26 lat. Został uśpiony w Kladrubach, a jego szkielet znajduje się w Wyższej Szkole Rolniczej w Pradze. Jego liczne potomstwo po wojnie jego zostało sprzedawane i rozpowszechniło się w całej Europie. Mimo że jego rodowód akurat wyjątkowo nie był może bardzo skonsolidowany, jednak swoje cechy świetnie przekazywał. No, jego inbredy to między innymi na Syklawii Araba w szóstym pokoleniu dwukrotnie, który występował, to nie jest zbyt mocny jak na niego, jak na konie te szczepy. Konsolidacja. Zasławił się tym, że dawał konie praktyczne, potomstwo było mocne, kalibrowe i wszechstronne. Dał 28 synów, które przekazano do stada ogierów, w tym 4 ogiery czołowe. Jego synowie świetnie się łączyli z końmi po folblutach, a syn jego Szagia 10-21 z córkami Ogiera Fils-Divin, gdzie no, dało to świetne rezultaty. W okresie okupacji jego potomstwo było w 4 stadach ogierów w Krakowie, Piotrkowie, Miechowie i Lublinie. Jak już mówiłam, jego najlepszy syn, Szagia 10-21, pozostawił wielu synów i do nich należą Maur, Nicpań, Orgiel, Dwołyniak, Napat, Romeo i Protazy. Tutaj nie ma, ten syn nie jest wymieniony, ale jako przykład konia właśnie po Szagi. Tu jest kolejny syn jego, Szagia 32, który również odegrał poważną rolę w hodowli. Wołyniak, o którym mówiłam, a to jest tak, ostatni w Polsce jego potomek, znaczy nie potomek, tylko z tej linii pochodzący Ogier, ma w tej chwili 20 kilka lat i cieszy się dobrym zdrowiem, nawet jest w ofercie stanówki. Tutaj jest, no wiadomo, nasza sława, czyli Ogier, który odegrał ogromną rolę, mimo że jest w polskiej hodowli, został porwany w uprowadzony do Niemiec w 1944 roku i tam użyty w hodowli niemieckiej. Zostawił ogromne wartości potomstwo i właściwie nie ma w Niemczech w tej chwili księgi hodowlanej, stadnej, która by nie miała tej krwi, tego ogiera w sobie. Jego matka była po ogierze Szagia. To jest krótka notatka o nim. Z tej linii wywodzi się Ramiro i również Ratina, ale cały szereg koni, czy w Związku Holsztyńskim, Westfalskim, czy Oldenburskim. To są konie Szagia, tu będziemy mówić teraz cały czas tylko o Szagi. Mówiłam o rodzinie Szikra, to jest, przepraszam, Kadina 25. I w rodowodzie tego konia występuje Szagia 10-21 w 4. pokoleniu z Towacher Temor, czyli nie wiem, czy Państwo pewnie większość wie, zwycięzca olimpiady w Moskwie.
z rodziny Szyrksikra, to są zdjęcia obecne w Walewicach zrobione. Klacze, które są dalej czynnymi matkami. Na dole klacz, siwa klacz Bieżnia, która jest matką tu sportowego Ogiera Biegacz, medalisty Mistrzostw Polski Młodych Koni. U tego Ogiera na dole już widać wpływ pod względem użytkowym koni francuskich. Kolejny przedstawiciel koni z dużym dolewem krwi Szagia, to jest Wałach Gabon, dwukrotny mistrz Polski w skokach przez przeszkody. I teraz może kilka słów na temat szczepu Gidran. Protoplastą tego szczepu był Siklawi Gidran, urodzony również w Syrii w 1810 roku, zakupiony również do Babolnej. Nie mamy niestety jego zdjęcia, natomiast wiadomo było, że był to koń nieduży, łękowaty i te swoje wady przekazywał z dużą siłą. Miał również sztorcowe pęciny, te wady niestety też było ciężko wyeliminować. Rozpowszechnił się ten ród w Merze Hegies, mniej troszkę w Babolnej i powstało bardzo duże rozgałęzienie w sednie koni w Radowcach. W połowie XIX wieku rozpoczęto krzyżowanie koni Gidran z końmi, znaczy krzyżowanie krytomatki czystej krwi arabskiej, klacze hiszpańskie, siedmiogrodzkie, mołdawskie, kladrubskie, noniuski, klacze meklemburskie i holsztyńskie. No wiadomo, że to spowodowało dosyć duży rozrzut genetyczny, ale jednak cechy Gidrana były mocno przekazywane i ich duża wartość użytkowa. W 1860 roku rozpoczęto również krzyżowanie koni gidrańskich z końmi pełnej krwi angielskiej. Spowodowało to rozdzielenie jak gdyby typu, był to, z większym dolewem koni pełnej krwi angielskiej były konie bardziej wierzchowe. Te drugie były bardziej koni zaprzęgowymi. Krążyła opinia, że konie Gidran nie potrafią ciągnąć, jednak okazało się, że po prostu było to winą nieumiejętnego przyuczania albo traktowania tych koni. I od 1911 roku dolew również, który dalej stosowano, spowodował, że wytworzyły się trzy typy, bo również kryto dużo klaczy półkrwi i były to konie z dużym dolewem konia orientalnego, z dużym takim bukietem arabskim, konie półkrwi angloarabskie i konie bardzo szlachetne, w których widać było ten typ konia no, pełnej krwi angielskiej. W stadninie koni w Radowcach, jeszcze może tylko dodam, traktowano Gidrany jako szczep orientalny i tam nie używano folbluta, raczej koni czystej krwi arabskiej i półkrwi. W latach 60. Gidran w Polsce był jeszcze w typie zaprzęgowym, posiadał swoje wady, miał sztorcowe pęciny, cofnięte nadgarstki, był limfatyczny i często łękowaty. Konie te rozpowszechniły się w Austrii, w Czechosłowacji, Bułgarii, Rumunii i oczywiście w Polsce. O hodowli Romana Sanguszki wspominałam wcześniej i o Gustawie Rau, który szczególnie te konie sobie upodobał. Po wojnie trzy stadniny, które prowadziły tą hodowlę, w stadninie koni Prudnik prowadzona jest do dzisiaj, aczkolwiek są to konie już bardzo uszlachetnione, zaraz to pokażę. A praca hodowlana jest już ukierunkowana na konia sportowego. To jest jeden z ogierów w Merze Hegies, taki poglądowy, poglądowe zdjęcie, które unaocznia, jak te konie wyglądały. No zupełnie nie przypominały konia orientalnego, większość z nich, aczkolwiek mówiąc o Gidranach i należało zawsze spojrzeć na rodowód, żeby wiedzieć, jaka krew tam płynie, były bardzo niewyrównane. Gidran Michali był użytkowany przez Romana Sanguszkę. Zostawił u niego całą grupę świetnych klaczy, które przeżyły wojnę i potem trafiły do Chyszowa.
Jest to jedna z nich, klacz celna, która w Stadninie Koni w Prudniku zostawiła doskonałe potomstwo. To jest jedna z jej córek. Klacz ma w tej chwili 20 kilka lat. To jest zdjęcie sprzed kilku lat. Specjalnie dałam tą klacz, mimo że ona właśnie nie jest urodziwa, ale tutaj widać, że ten typ gidrana mocno był przekazywany. Ma dokładnie wszystkie wady, jakie miał gidran, ale ma więcej może urody. Natomiast jak widać, nie jest to zbyt imponująca łopatka, stroma pęcina i długi łękowaty grzbiet. Z tej samej to jest i tutaj to jest od klaczy Ilwida i tu jest jej półsiostra po koniu z Walewic, który z kolei ma krew Szagia w sobie, klacz, która wybitna klacz hodowlana. Jest oczywiście maść kasztanowata i w Stadninie w Prudniku dalej ta maść króluje, ale już jest powoli wypierana przez używanie reproduktorów innej maści. To jest jeden z lepszych ogierów, jeżeli nie najlepszych, to przez 3 lata najlepszy polskiej hodowli ogier skokowy w rankingu, w światowym rankingu. Tu jest jak gdyby dowód na to, że te konie były świetną bazą do hodowli koni również SP, czyli tych, że tak powiem brzydko, mieszańców krzyżówek. Jest on synem konia holenderskiego Luron, jednak klacz, o której tu wspominam, dała 5 koni, które kończyły konkursy 130 i wyżej, więc to nie była tylko zasługa ogiera holenderskiego. Tu jest jej wnuczka, również rodowód tu jest podparty koniem Szagia. Wiwat pochodzi co prawda ze stadniny koni w Udorzu, ale tam jest duży, również bardzo blisko koń czystej krwi arabskiej. I co widać zresztą, a rodzina jest jak najbardziej gidrańska. Tu jest jej półbrat, już uszlachetniony koniem pełnej krwi angielskiej, ogier czołowy w tej chwili w stadninie. Tu jest również z tej samej rodziny celna, ponieważ ta rodzina rozgałęziła się na klacz. I obydwie pochodziły zresztą z hodowli Sanguszki, klacz Michel. Również po ogierze pełnej krwi angielskiej. Kolejna klacz z hodowli Romana Sanguszki, klacz Pompilia, gidranka, której potomstwo jest w Prudniku. Tu jest jedna z klaczy Oltira. Jest to ostatnia przedstawicielka już tej rodziny i mam nadzieję, że w tym roku urodzi klaczkę. Niestety nie wiem, nie będzie mi dane to zobaczyć. Ogier Jechol, buchodowli stadniny Strzelce Opolskie, czysto gidrański rodowód, zresztą to po nim widać. Ogier ten krył w stadninie koni w Prudniku, bardzo mocny, znam tylko go z opowieści, mocny z charakteru, żeby nie powiedzieć, że wręcz momentami agresywny, ale dał świetną bazę matek, gdy miałam przyjemność w stadninie rozpocząć pracę w 1997 roku, były jego córki. Nieco szlachetniejszy od niego, ponieważ tam był już wcześniej też dobór dolew konia pełnej krwi angielskiej ogiera Dalmor. I były one bardzo urodziwe, bardzo zdrowe, o świetnych kopytach, mimo kamienistego podłoża, jakie panuje w tej stadninie. Jednym z takich efektów jeszcze uszlachetniania ogierem wspaniałym, zresztą pełnej krwi angielskiej ogierem Sarion, była klacz Witra. Koniarze wszyscy ją na pewno pamiętają. Były to lata 80. Klacz wygrywała, była królową parkouru, miała na koncie wiele konkursów. Grand Prix, zajęła 10. miejsce w Mistrzostwach Polski. Gorzej sprawowała się jako matka hodowlana. Zostawiła jedną córkę, która tutaj jej nie ma, wyjątkowo niezbyt pięknej urody, właściwie bardzo taka gidrańska i ta klacz przedłuży, miejmy nadzieję, tą rodzinę. Tu jest kolejna klacz z tej hodowli, z tej rodziny, już po Folblucie, klacz Wichura. Szczep Dachoman, który również w Polsce zagościł, nie był taki popularny jak te dwa poprzednie szczepy, o których mówiłam.
został, to był również ogier czystej krwi arabskiej, sprowadzony do Syrii, do Babolnej. Niestety nie został szeroko użyty, nie znalazł aprobaty w oczach hodowcy i po 4 latach tylko bycia reproduktorem został oddany do Szkoły Jazdy Oficerów w Wiedniu. Hodowla ta rozwinęła się, dlatego też lepiej w Stadninie, w Radowcach, a najlepszym potomkiem Dachomana był Dachoman IV i Dachoman VIII oraz Dachoman VI-VIII. Ta nazewnictwo, ja tu powinnam na samym początku powiedzieć, polega na tym, że Dachoman jest jako protoplasta, natomiast jego kolejni synowie dostają kolejne numery rzymskie do 30 bodaj 7 numeru i niestety te numery potem znowu są nadawane od początku, dlatego bardzo ważne przy rodowodach i analizowaniu jest sprawdzanie daty urodzenia. Jednym z lepszych ogierów również tych Dachomanów okazał się, jak mówiłam, Dachoman 6-8. Nie znalazł on również w hodowli, tym razem w Radowcach. Nie był popularny, dlatego że był kasztanowaty i został sprzedany do stada ogierów w Drohowyżu. Natomiast z Drohowyża skierowano go do hodowli prywatnej w Chorodence, gdzie dał Dachomana 12, gniadego, bardzo dobrego ogiera, którego jedyną wadą było to, że jego strona żeńska była niestety dosyć płytka, natomiast na tyle był wyśmienity, potomstwo dał w terenie, że wrócił do Radowiec, gdzie dał 4 synów, w tym Dachomana 16, który krył z powrotem w Radowcach i ogier ten trafił również do Polski, do Janowa Podlaskiego. Niestety tam też nie został zbyt szeroko użyty, mimo wspaniałej budowy, szlachetności i dobrego typu. Szczep Dachoman tym się cechował, że nie były to konie zbyt zimbredowane i tak naprawdę ten Dachoman oryginalny występował tylko po stronie męskiej rodowodu. Typy, zaraz tutaj, o, tu jest jeden z tych przedstawicieli, bo to już, jak widać, były one często używane, podpierane koniem szagla ze strony żeńskiej. Tu jako ciekawostka, jak wyglądało palenia, ponieważ należało to jakoś konie te identyfikować, ponieważ ta hodowla była bardzo sumiennie prowadzona i rejestrowana. To numer, część tej tradycji pozostała bardzo długo jeszcze w Polsce, była stosowana w Polsce, po prawej stronie palono numer danej stadniny, a po lewej stronie numer źrebięcia. O, tu jest w hodowli w Janowie potomek Dachomana IX. Dachoman IX akurat może pochodził z Czech, ale był, dał bardzo dobre stado matek. Tu jest jako przykład wpływu Dachomana. Również babka tego ogiera jest na niego zimbredowana 3x3. To jest ogier Tanges. Brązowy medalista Mistrzostw Polski Młodych Koni obecnie stoi jako czołowy w stadnie koni w Walewicach. I kolejny ogier z dolewem koni szczepów węgierskich, ogiera Ermitaż, którego widzieliście Państwo wcześniej w 5. pokoleniu, i ogiera Szagia 1032. Należy tutaj jako na koniec już powiedzieć, że obecnie w hodowli koni małopolskich nie sposób znaleźć rodowodu, który by nie zawierał koni węgierskich. Ostatnim koniem, którego użyto w Polsce, był ogier Hebab, sprowadzony przez pana dyrektora Trele do Janowa Podlaskiego. Zostawił on szereg koni, szereg ogierów, no powiedzmy, że różnej jakości. Był koniem bardzo typowym i urodziwym. Pan Trela, tak jak mówił, kierował się tym, bardzo lubił zresztą konie Szagia, kierował się jego i urodą, a przede wszystkim tym, że konie Szagia przekazywały może nie tyle bardzo efektowne skoki pod względem siły skoku, ale były bardzo dobre technicznie, jak sam mówił, skakały jak koty.
I wśród koni małopolskich jeszcze 30 lat temu trafiały się bardzo blisko konie w rodowodach w drugim, trzecim pokoleniu. I należy powiedzieć, że są to konie bardzo dzielne, tutaj o którym wspominałam, Artemorze i konia Gabon. Hodowla obecnie jest ukierunkowana szczególnie na dyscyplinę WKKW. No z rzadka, jeżeli chodzi o konie, o skoki. Ale jest to też wina może niezbyt dobrej reklamy tych koni, no i tego, że w stadninach no, nie ma takich tej klasy jeźdźców, którzy mogliby te konie promować. No i owszem, również zalew koń zachodnich, które są dużą konkurencją dla koni polskich. Obecnie w latach 80. jeszcze było około 400 tysięcy sztuk koni małopolskich. Teraz szacuje się, że jest ich kilkanaście tysięcy, w tym 1000 klaczy hodowlanych. Nie wszystkie są czynne, trzeba mieć to na uwadze, i niecałe 100 ogierów. Od 1997 roku organizowany jest w Białce Narodowy Czempionat Koni Małopolskich. Jest to wielkie święto gromadzące nawet 100 koni rocznie. Tam są znaczy w jednym miejscu. Impreza trwa 2 dni. Oceniane są konie roczne, dwuletnie i trzyletnie klacze. Od kilku lat prowadzony jest również konkurs w skokach luzem. I tak jak mówiłam, te konie selekcjonuje się w tej chwili w kierunku WKKW. Mimo że w koniach małopolskich dalej widać te 3 rodzaje typów, szczególnie w hodowli prywatnej, hodowlę tę ukierunkowuje się na konia szlachetnego i współczesnego konia sportowego. I to jest ważna informacja też, że część populacji, około 450 klaczy, została objęta programem ochrony zasobów genetycznych, co sprzyja temu, że hodowcy no, starają się nie rezygnować mimo zalewu tych koni zachodnich z tej hodowli. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Jeszcze uciekła nam pani od kwiatów. Proszę państwa, dziękujemy pani przewodniczącej. Sporo się dowiedzieliśmy. Przepraszam, mogę słowo? Tak, proszę. Przepraszam, zapomniałam jednej rzeczy bardzo ważnej. Chciałam podziękować za pomoc w realizacji, może bardzo nieudolnie przedstawionej, ale jednak Markowi Hołdzie, który pomógł mi tu szczególnie w tej części historycznej, w opracowaniu. I równocześnie dostałam pozwolenie, żeby zaprosić państwa na wernisaż w piątek o godzinie 18 w Galerii Bellotto. Jest wystawa wielu malarzy koni, będzie wystawiał swoje prace. Wernisaż godzina 18 Bellotto. Dziękujemy bardzo. Jestem przekonany, że część z państwa skorzysta. A ja chcę zaprosić na scenę panią Hannę Polańską, kustosza w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, z wystąpieniem Konie węgierskie, nowy typ koni w komunikacji Warszawy. Tytuł brzmi nieco tajemniczo. Bardzo prosimy. Dobry wieczór państwu. Na początku lat 80. XIX wieku w Warszawie rozpoczęła się budowa sieci kolei konnej. Kolej konna w rozumieniu tramwaje konne nie była w Warszawie nowością, ponieważ pierwszą linię oddano do użytku publicznego w 1866 roku. Początki tramwajów konnych w Warszawie były trudne. Ta pierwsza linia okazała się również jedyną linią przez kolejne 15 lat. Nie została nigdy rozbudowana. Wybudowano ją wcale nie po to, żeby zapewnić miastu komunikację, ale żeby skomunikować ze sobą 3 dworce kolejowe w Warszawie. Po lewej stronie Wisły był to dworzec kolei warszawsko-wiedeńskiej, a po prawej stronie na Pradze 2 dworce kolejowe. Dworzec kolei petersbursko-warszawskiej i znajdujący się opodal dworzec kolei warszawsko-terespolskiej.
Budowa linii tramwajowej miała zaspokoić transport między tymi dworcami z uwagi na to, że na Wiśle nie było wówczas jeszcze mostu kolejowego, nie było linii obwodowej kolejowej i linia tramwaju konnego miała dowozić różne towary dowożone koleją do Warszawy wagonami towarowymi. Natomiast pasażerowie kolei żelaznych, którzy dojechali do Warszawy do jednego dworca, a chcieli kontynuować swoją podróż, musieli przejechać wagonami osobowymi do dworca na Pradze albo wręcz odwrotnie do Śródmieścia. I taka linia funkcjonowała w Warszawie około 15 lat. Linia przebiegała od dworca kolei warszawsko-wiedeńskiej, ulicą Marszałkowską, Królewską, Krakowskim Przedmieściem, skręcała w kierunku mostu Aleksandryjskiego. Potocznie w Warszawie ten most nazywano mostem Kierbedzia. Był to most drogowy do ruchu pieszego i kołowego. I dalej linia prowadziła prosto do dworca kolei petersbursko-warszawskiej i od Noga prowadziła do dworca Terespolskiego. Na tej rycinie możemy zobaczyć, jak wyglądały pierwsze takie, powiedzmy, archaiczne wagony tramwajowe. Ten po lewej stronie to jest wagon osobowy. Miał taką specyfikę, że można było podróżować również na dachu, gdzie można było dostać się z pomocą specjalnej drabinki. Natomiast po prawej stronie widzimy wagony towarowe. One miały postać platformy i tymi właśnie platformami przewożono rozmaite towary. Budowa sieci kolei konnej w Warszawie zmieniła sytuację komunikacyjną Warszawy. Tramwaje konne stały się konkurencją dla dorożek, dla omnibusów. Koncesje na budowę i eksploatację sieci kolei konnej otrzymało w Warszawie tak zwane Towarzystwo Belgijskie. Była to grupa przemysłowców z Brukseli, którzy specjalizowali się w tym, że budowali kolej konną w różnych miastach Europy. W Warszawie otrzymali koncesję na 35 lat do roku 1916 z takim zastrzeżeniem, że po 15 latach eksploatacji sieci, jeżeli miasto wyrazi na to ochotę, generalnie chodzi o władze miasta, to ta sieć, cały majątek przedsiębiorstwa będzie mógł być wykupiony. I tak faktycznie się stało. W 1899 roku władze miejskie zdecydowały się na wykup całości przedsiębiorstwa z jego majątkiem ruchomym i nieruchomym, a tramwaje konne stały się w Warszawie pierwszymi środkami komunikacji miejskiej, które po raz pierwszy należały do władz miasta. Belgowie w ciągu 3 lat, zgodnie z umową, począwszy od roku 1881, a kończąc na wrześniu 1883, wybudowali w Warszawie 7 linii dla tramwajów konnych. Podzielili je na 11, potem 18 odcinków. Całkowita długość trasy dla tramwajów konnych wynosiła około 25 km. Ta sieć była obsługiwana przez prawie 650 koni, 280 wagony. Są to oczywiście takie liczby przybliżone. W szczytowym momencie koni było ponad 800. Dla pomieszczenia i koni, i wagonów na terenie Warszawy powstały 3 remizy. Jedna największa, nazywana stacją główną, mieściła się na Muranowie przy ulicy Sierakowskiej. Mieściła ona ponad 350 koni. 2 mniejsze remizy znajdowały się, jedna na Pradze przy ulicy Inżynierskiej, a trzecia znajdowała się tuż za Rogatką Mokotowską. Tak duża koncentracja koni w remizach stwarzała realne zagrożenie szerzeniu się różnych chorób zaraźliwych. W związku z tym już na etapie budowania stajni dbano o warunki zoohigieniczne. Stajnie były wysokie, miały dobrą wentylację, były skanalizowane, miały wodociągi. Również zapewniono koniom obsługę stajennych. Początkowo na jednego stajennego przypadało kilka koni, ale później w ramach oszczędności, kiedy wymuszano na ludziach większą ilość pracy, na jednego stajennego przypadało 15 koni tramwajowych. Konie były dosyć obficie żywione, chociaż były takie okresy chudsze. W tych okresach tłuściejszych konie jadły około 6 kg owsa, 2 kg sieczki, 4 kg kukurydzy i 6 kg siana. Wtedy, kiedy przedsiębiorstwo zdecydowało się na oszczędności, konie otrzymywały tak zwane racje wojskowe. Między innymi było to tylko 3 kg owsa dziennie. W związku z tym one dosyć szybko marniały i prasa bardzo często wytykała kolei konnej, że konie niestety
źle wyglądają. Z uwagi na dużą koncentrację koni, one również były objęte ścisłą opieką weterynaryjną. Jednym z lekarzy, który opiekował się końmi tramwajowymi w zasadzie od samego początku istnienia sieci, był Romuald Sobolewski. To był absolwent Szkoły Weterynaryjnej w Warszawie, lekarz miejski Warszawy. I on w którymś z artykułów podał, że w początkach pracy tych koni w sieci kolei konnej bardzo często te konie ulegały przeziębieniom, które przekształcały się w jakieś różne powikłania i nierzadkie były też sytuacje, kiedy konie po prostu umierały. I okazuje się, że przyczyną tych przeziębień było to, że konie, które z natury ofutrzały się właśnie porą jesienną już na zimę, czyli wymieniały włosy krótkie, okrywowe na długie, do tego jeszcze wyrastały im włosy puchowe, czyli po prostu organizm konia przygotowywał się na ciężką zimę, na mrozy. Te konie, jeżeli ten deszcz te konie zmoczył albo były spocone w pracy, potem trafiały do zimnych stajen i przez to po prostu ulegały tym przeziębieniom. W związku z tym wprowadzono nakaz strzyżenia koni, więc wszystkie konie tramwajowe w Warszawie zaczęły być strzyżone 2 razy do roku, jesienią i wiosną. I tak jak pisał Sobolewski, tak naprawdę problem po prostu zniknął. Konie również miały stosowną opiekę weterynaryjną na trasie, w czasie pracy. Przepisy Towarzystwa Kolei Konnej dosyć rygorystycznie określały, jakie jest postępowanie wobec koni. Nie można było ich bić pod żadnym pozorem, a zwłaszcza po brzuchu i po bokach, co nie tylko wynikało z humanitaryzmu wobec zwierząt, ale koń, który w jakiś sposób doznał bólu czy cierpienia, mógł po prostu ruszyć z wagonem w lewo czy w prawo, przejechać człowieka, mógł również zacząć wierzgać, uszkodzić wagon. W związku z tym tych koni nie można było karać. Natomiast obsługa wagonu, konduktor i stangret musieli o konia dbać na trasie, to znaczy dokładnie go obejrzeć na każdej stacji końcowej, sprawdzić, czy czasem uprząż konia gdzieś nie obtarła, nie pokaleczyła, czy koń nie wykazuje jakichś objawów chorobowych. Gdyby tak się okazało, wówczas konia wyprzęgano, konia mieli odprowadzić w jakieś spokojne miejsce i tam koń oczekiwał na przybycie lekarza weterynarii. Konie do tramwajów warszawskich próbowano kupować w bardzo różnych miejscach i na różne sposoby. Robiono to w ten sposób, że najpierw kupowano konie na jarmarkach krajowych, w Łęcznie, Skaryszewie albo Łowiczu. Kupowano konie również na jarmarkach rosyjskich, na przykład w guberni Woroneskiej nad Donem. Dawano ogłoszenia w prasie, że kolej konna chętnie kupi silne, zdrowe, młode konie w wieku 4-5 lat, konie surowe do pracy w wagonach i jest w stanie zapłacić za nie maksymalną cenę 250 rubli. To faktycznie była jedna z najwyższych cen na terenie Królestwa Polskiego za dobre, młode konie robocze. Za takie kwoty konie kupowała na przykład Warszawska Straż Ogniowa, która potrzebowała silnych, mocnych koni do bardzo ciężkiej pracy w straży, a także za takie ceny kupowało konie dosyć biedne Towarzystwo Doraźnej Pomocy Lekarskiej, czyli pogotowie ratunkowe. Oni to robili z przyczyn ekonomicznych. Po prostu nie stać ich było na to, żeby co roku albo co kilka miesięcy wymieniać konia na nowego, albo go w jakiś sposób kosztowny leczyć. W związku z tym decydowali się na zakup bardzo dobrych koni. Również Towarzystwo Kolei Konnej próbowało podkupywać nawet remonty dla wojska, czyli przepłacali te ceny, które po prostu wojsko było gotowe zapłacić za dobre, młode konie. Największe zakupy Towarzystwo Kolei Konnej jednak poczyniło na Węgrzech, w tych hodowlach węgierskich, również na terenie Austrii, a w historii kolei konnej również udano się do Danii po konie w typie pospieszno-roboczym, które miały ciągnąć nowe, cięższe wagony. Ale to już było w czasach, kiedy kolej konna przeszła na własność miasta i te konie duńskie jednak w tramwajach nie sprawdziły się. Konie węgierskie w Warszawie zrobiły prawdziwą furorę. Już w tamtych czasach słynęły ze swojej wytrzymałości, siły. Pisano po prostu o nich konie lekkie półkrwi. I nie podawano nigdy dokładnie, w jakich miejscach te konie kupowano. Jednak przez lata w zakupie koni do kolei konnej brał udział nowy wiedeński Tattersall. Konie węgierskie sprowadzano do Warszawy już pod koniec 1881 roku i później latami w zasadzie tutaj przyjeżdżały masowo. Jednorazowe zakupy na Węgrzech dotyczyły jak nie kilkudziesięciu, to nawet 200 koni. W żadnym miejscu na terenie Królestwa Polskiego nie można było kupić naraz takiej ilości dobrych koni. Zaciekawiony tym tematem Stanisław Wotowski, redaktor pisma Jeździec i Myśliwy,
1899 roku wybrał się z kimś zaprzyjaźnionym na Węgry, żeby na własne oczy zobaczyć, jak wyglądają konie węgierskie w ich ojczystym kraju. I opisując oczywiście konie, zwrócił jednak uwagę na bardzo ważny szczegół, że Węgrzy w sposób specyficzny traktują konie, to znaczy są bardzo spokojni. Nawet jeżeli po jarmarku konie były ładowane do wagonów, odbywało się to w takim czasie, ile konie tego potrzebowały, żeby opanować swój lęk, żeby dać się zaprowadzić do wagonów. Nie było przy tym żadnych krzyków, żadnego bicia koni. Wszystko odbywało się, powiedzmy w dzisiejszych słowach, bezstresowo. I dlatego też o koniach węgierskich bardzo często w Warszawie pisano, że one są łagodne. To właśnie to prawdopodobnie był to wynik bardzo dobrego traktowania właśnie tam w swojej ojczyźnie, gdzie się urodziły, gdzie się wychowały. Po raz pierwszy konie węgierskie w Warszawie opisał w 1884 roku Stanisław Witkiewicz. Pisał tak mniej, no, załóżmy, no, może nie czytam teraz kartki, ale może mi się uda znaleźć ten cytat, przepraszam. Do najnowszych typów konia w Warszawie należą konie tramwajowe. Są to konie węgierskie o lekkim tułowiu, wysokich nogach, wąskiej czaszce i trochę garbatym nosie. Konie łagodne i łatwe do ujeżdżenia. Mają uciętą grzywę i skrócony ogon. Służba ich stosunkowo lekka, bat widują rzadko, a utrzymanie sądząc dobrze zakrąglonych boków i czystości musi być dobre. W ten sposób Stanisław Witkiewicz również opisał toaletę koni tramwajowych. One faktycznie jako grupa koni roboczych wyróżniały się na tle innych koni w Warszawie tym, że właśnie były strzyżone, miały delikatną, krótką sierść. Poza tym miały ścinane grzywy i miały mocno skrócone ogony, co tak naprawdę było zgodne z ówczesną modą. Konie węgierskie pracowały w tramwajach warszawskich około 5-6 lat albo dłużej. Uważano to za bardzo dobry wynik. Dlaczego tak właśnie 4 lat udawano się na Węgry po te konie? Nie tylko dlatego, że one były łagodne, ale przede wszystkim właśnie ta długość pracy w kolei powodowała, że opłacało się po nie tam pojechać. Wcale nie były tańsze niż konie w królestwie, jednak dawały radę pracować 5-6 lat. W porównaniu z nimi konie krajowe ciągnęły wagony kilka miesięcy, rzadziej lat. Bardzo szybko ulegały kontuzjom. Bo prawda jest taka, że praca w tramwajach nie była pracą racjonalną dla organizmu konia. Tą pracę można było porównać do zrywki drewna w lesie. Tutaj oczywiście koń pracował na twardym gruncie, koń w lesie pracuje na gruncie podmokłym, miękkim, ma może nawet bardziej obciążone ścięgna, ale praca konia polegała na tym, że przede wszystkim pracował 4 godziny dziennie. W ciągu tych 4 godzin przebiegał w Warszawie około 23 km w stępie i w kusie. I praca polegała na tym, że co ruszył wagon z miejsca, to musiał się zatrzymać na kolejnym przystanku. Siadali, wysiadali pasażerowie, po czym znowu koń, wagon musiał szarpnąć z miejsca. Więc ta praca powodowała liczne schorzenia ortopedyczne. Znawca koni tramwajowych, dr Włodzimierz Kulczycki z Lwowa, który również w tej grupie koni, którymi się opiekował, miał konie również z Węgier i bardzo się o nich bardzo dobrze wyrażał. On zwracał właśnie uwagę na to, że w momencie, kiedy koń zrywa wagon z miejsca, w jego organizmie, szczególnie w kończynach tylnych, zachodzą bardzo gwałtowne zmiany. Dlatego do takich najczęstszych chorób koni tramwajowych zaliczał zapalenia kopyt, podbicia, nagwożdżenia, pęknięcia puszki kopytowej, nadwyrężenia czy zapalenia ścięgien, pochewek ścięgnowych, ochwat, zapalenie stawów, urazy koronki kopytowej. Konie bardzo często się ślizgały na bruku, szczególnie kiedy była zima, gołoleć, a najgorsze, co mogło konia spotkać, to było wejście pod utymi kopytami na stalowe szyny. Wtedy po prostu mógł nawet upaść. Tutaj jeszcze problemem był sam wagon. Koń nie miał, w ten wagon nie miał dyszla, w związku z tym pasy pociągowe wisiały luźno aż do samej ziemi. W zasadzie, jeżeli koń nie chciał ciągnąć wagonu, a takie przypadki się zdarzały, pomimo dobrej opinii o koniach węgierskich, to bez problemu mógł wyciągnąć wagon i tak się zdarzało na trotuar i ciągnąć go w dowolnym kierunku. Oczywiście w tym momencie zawsze pomagali pasażerowie, zawsze z ochotą wciągali wagon z powrotem na szyny, ale takie konie kapryśne, które stwarzały tego typu sytuacje, takich koni się raczej dosyć szybko pozbywano.
W porównaniu z pracą koni węgierskich, które wytrzymywały w tramwajach 5-6 lat albo nawet dłużej, konie rosyjskie kupowane w guberni woroneckiej wytrzymywały około 2 lat, konie krajowe kilka miesięcy. W związku z tym nie trzeba się dziwić, że Towarzystwo Kolei Konnej udawało się aż na Węgry. Tym bardziej, że ich umowa podpisana z miastem narzucała na nich liczne kary, które były liczone od wagonu, który nie zrealizował kursu. Jeżeli wagon nie wyjechał na trasę w określonym czasie, jeżeli wyjechał za późno albo za szybko skończył kurs, jeżeli nie dojechał wagon do kolejnego przystanku albo do stacji końcowej, albo że w ogóle nie ruszył z miejsca, nie miało to znaczenia, czy to koń zawinił, czy obsługa wagonu, za to wszystko płacono kary. W związku z tym tak sobie z tym radzono, że kary nałożono również na pracowników kolei konnej i faktycznie karano ich za byle przewinienie. W Warszawie śmiano się, że oni są cały czas pod batem. Natomiast koni nie wolno było karać. Koń, jak mówiono w Warszawie, byle tylko ciągnął wagon, mógł robić po prostu wszystko. W związku z tym tak to było ważne i kolej konna o te konie faktycznie bardzo dbała. Kres tramwajom konnym położyła elektryfikacja. Pierwsze tramwaje elektryczne wyruszyły w Warszawie 26 marca. To jest scena, jedna ze scen warszawskich, która powodowała, że tramwaje właśnie w Warszawie były notorycznie przepełnione. Tych wagonów po prostu było za mało. Na trasach, na przystankach bardzo często dochodziło prawie dosłownie do bujek o miejsce w tramwaju. Praca bardzo chętnie rysowała wszelkie sceny, takie z życia wzięte, wszelkie usterki kolei konnej, jej bolączki, jakieś problemy były natychmiast zamieniane na żarty rysunkowe, na różne takie dialogi. W związku z tym tak właśnie wyglądała jedna ze scen na stacji na Mokotowie, ale oczywiście.
Dobry wieczór Państwu. W imieniu wykonawców dzisiejszego koncertu jest mi ogromnie miło powitać Państwa i zaprosić na krótką, taką liryczno-sentymentalną podróż po krainie operetki. Przeniesiemy się gdzieś do Budapesztu, do Wiednia, aby zanurzyć się w piękne melodie operetki, jakie skomponowane zostały przez Franza Lehara, Imre Kalmana. Operetka, drodzy Państwo, to kraina, gdzie śpiewa się o miłości, o wielkich emocjach, o przyjaźni, o tym, co piękne w naszym życiu. Chcielibyśmy rozpocząć ten koncert piękną arią z Wesołej Wdówki, Pieśń o Wili. 1905 rok, Wiedeń, jedna z największych operetek, której autorem jest Franz Lehar, Wesoła Wdówka. Wielki liryk, wielki sentymentalista, który połączył muzykę, taniec w jedno. Pieśń o Wili. Następnie będziemy mieli przyjemność wysłuchać Franciszka Lista Liebestraume i jednej z pieśni Es muss ein wunderbares sein. Franciszek List to wielka postać, wielki romantyk w muzyce, ale jakże bliski polskiemu sercu przez swoją wielką przyjaźń z Fryderykiem Chopinem, znajomość z Mickiewiczem, ze Słowackim. Szanowni Państwo, przed Państwem Agnieszka Polak i Monika Rożka w pięknej pieśni o Wili z Wesołej Wdówki Franza Lehara. Zapraszam. Verschwand sie zu derselben Frist.
muss ein wunderbares sein, umschlieben zweier Seelen, sich schließen ganz einander ein, sich nie ein Wort verhehlen. Und Freud und Leid und Glück und Not, so muss ein Ander tragen, so muss ein Ander tragen, vom ersten Kuss bis in den Tod. Sich nur von Liebe sagen, sich nur von Liebe sagen. Szanowni Państwo, przed nami znów spotkanie z Franciszkiem Lecharem. Twoim jest serce ma z Krainy Uśmiechu. Jedna z arii Suchonga. Pierwszym wykonawcą tego był Ryszard Tauber, wielki na owe czasy tenor. Dzisiaj tę arię usłyszymy w wykonaniu Bogdana Kuźmiuka. Twoim jest serce me i Kraina Uśmiechu Franciszka Lechara.
Szanowni Państwo, całować umiem tak jak Tangolita, Bal w Savoyu i Pal Abraham, jeden z wielkich kompozytorów operetek węgierski. W latach 30. melodię z Balu w Savoyu śpiewała niemalże cała Europa. W Polsce ta pieśń bardzo spopularyzowana została przez Lodę Halamę czy Tolę Mankiewiczówną. Dzisiaj usłyszymy ją w wykonaniu Agnieszki Polak i Moniki Roszki. Bardzo proszę. Całować umiem tak jak Tangolita i Bal w Savoyu Pala Abrahama. Szanowni Państwo, mało kto czuł tak czardaszowe rytmy i piękne melody jak Imre Kalman. Hrabina Maryca i Graj Cyganie, aria Tasila. Bogdan Kuźmiuk i Monika Roszka. Graj Cyganie. Także byłem panem, nim los przyszedł zły. Kazałem grać cyganom państwo tak jak wy. Kazałem grać skrzypeczką poematy, wyrzucałem precz dukaty państwo tak jak wy. Nie bądźcie dumni wino, pijąc raz po raz. Kto wie, być może jutro.
jutro inny przyjdzie czas. Być może zanim się te noce prześnią, cygan swą upojną pieśnią nie ukoi was. Graj, cyganie, graj, cyganie, graj, że mi graj. Graj, cyganie, tyś mej duszy pan. O, pój ci, graj, cyganie, graj, cyganie, graj, że graj mi. Graj, cyganie, graj, co masz we krwi. Ja dam ci złoto, dam ci raj. Tylko szczerze graj, tylko śmiej się razem ze mną, razem ze mną ukaj. Graj, cyganie, graj, cyganie, graj, grajże mi. Graj, cyganie, graj, co masz we krwi. Graj, cyganie, graj, cyganie, graj, że mi graj. Graj, cyganie, tyś mej duszy pan. Ja dam ci złoto, dam ci raj. Tylko szczerze graj, tylko śmiej się razem ze mną, razem ze mną. Kaj. Graj, cyganie, graj, cyganie, graj, grajże mi. Graj, cyganie, graj, co masz we krwi. Inne wielkie dzieło Franza Lehara Paganini i piękny duet Anny Elizy i Paganiniego, tak spopularyzowany kiedyś przez Jana Kiepurę i Martę Egert. Dzisiaj w wykonaniu Agnieszki Polak i Bogdana Kuźmiłka, przy fortepianie Monika Rożka. Ganzes Glück bist du
gleich sind man schon so im Blut. Oh, ich doch in Schönen aus, wenn sie das Käppchen nach dir dreht. Denn es ist leider schon zu spät. Eine, der ein Wesend wahrhaft liebt, hält dir auf die Treue, opfert nicht ein fühlend Herz, wer nicht erschlossene Schlaf. Schon die Mannes schöne Frau, dann werden sie gleich schwach. Schon die schöne Frau nicht lach. Niemand liebt dich so. Johann Strauss prawdopodobnie napisał to dzieło z inspiracji czy za namową swojej trzeciej żony, Adeli, baron cygański. I tutaj też jako pierwszy wprowadził ten piękny wątek cygańsko-węgierski. Usłyszymy teraz jedną z najpiękniejszych melodii z tej operetki, kuplety Barinkaja. Przed nami Bogdan Kuźmiuk, Johann Strauss, kuplety Barinkaja z barona cygańskiego. Rodowód mój spod znaku lwa, a w herbie moim wiatry dwa. Dziś sługa, jutro jaśnie pan, lecz duch przekory wciąż ten sam. Alchemik szczęścia, fałszerz kart, połykacz ognia, stryczkar bart, szarlatan czy zaklinacz wężów, dostawca roków zacnych mężów. Czarodziej tonów, żongler słów na wozie lub pod wozem znów, pogromca na arenach świata, czy wyważony dyplomata, lecz nie dla sławy ani złota, diabelska sprzyja mi ochota. Ach, wielka sława to żart, książę błazna jest wart, złoto toczy się w krąg, z rąk do rąk, z rąk do rąk. Wielka sława to żart, książę błazna jest wart, złoto toczy się w krąg, z rąk do rąk, z rąk do rąk. Wystarczy magnetyczny wzrok, by wprawić tłum w hipnozy mrok. Z trapezu skoczyć w paszczę lwa, publika gromki aplauz da. Bielona gęba budzi śmiech, tańczący słoń zapiera dech, atleta czy kobieta z brodą. Tłum gapiów ku ekstazie wiodą,
by żyć wystarczy cyrk i chleb, by umrzeć garść ołowiu w łeb. Kto wygra na arenach świata? Atleta czy też dyplomata? Lecz nie dla sławy ani złota, diabelska sprzyja mi ochota. Ha! Jest wart. Złoto toczy się w krąg, z rąk do rąk, z rąk do rąk. Wielka sława to żart. Książę błazna jest wart. Złoto toczy się w krąg, z rąk do rąk, z rąk do rąk. Toczy się w krąg, z rąk do rąk, z rąk do rąk. Szanowni Państwo, tym duetem chcielibyśmy się pożegnać. Imre Kalman, księżniczka Czardasza, duet Edwina i Sylwii. W 1915 roku sukces, jaki odniósł Imre Kalman księżniczką Czardasza, był czymś ogromnym. Wprowadza tutaj atmosferę pięknych salonów w Wiedniu, w Budapeszcie. Melodia nucona i śpiewana na całym świecie do dzisiaj. Duet Edwina i Sylwii, Tanzen möchte ich. Agnieszka Polak i Bogdan Kuźmiuk i Monika Rożka. Co się dzieje, oszaleje niebo w sercu mam. Jak mam uwierzyć w to szczęście, nie wiem sam. Lass dich fassen, lass dich halten, küsse dich aufs Neu. Wer ist wohl selige heute, als die zwei. Tausend kleine Engel singen, hab du ich lieb. Każda krwi kropelka we mnie ciebie chce, więc weź mą miłość i wzajemnie kochaj mnie. Süßer Baby, sag mir liebisch, oder ist ein Traum, dass so viel Glück hat dein Baby, wusst ich kaum. Chciałbym płakać, chciałbym skakać, upić bym się chciał. Sylwia jest moja, słyszycie, co za szał. W rytm walczyka serce śpiewa, kochaj mnie. Bez miłości świat nic nie wart, kochaj mnie. Każda krwi kropelka we mnie ciebie chce, więc weź mą miłość i wzajemnie kochaj mnie. Kochaj mnie. Kochaj mnie. Każda krwi kropelka we mnie ciebie chce, więc weź mą miłość i wzajemnie kochaj mnie. Szanowni Państwo, to była wielka przyjemność przeżywać te wieczorne chwile przy muzyce Franciszka Lechara, Strausa, Kalmana wraz z Państwem.
A za koncert i obecność dziękujemy Agnieszka Polak, Monika Rożka, Bogdan Kuźmiuk i Dariusz Górski. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie za te piękne chwile. Proszę Państwa, chcemy teraz Państwa zaprosić na taki panel. Chcemy porozmawiać chwilę, przyglądając się polsko-węgierskim relacjom językowym. Na ogół powtarzamy tylko jedno określenie: Polak, Węgier, dwa bratanki. I nie bardzo wiemy, co się tak naprawdę za tym kryje i jak to rozwinąć. Proszę Państwa, chcę zaprosić teraz do udziału w panelu panią Annę Butrym, tłumaczkę, autorkę wideoblogu Węgierska Randka, panią doktor Katalin Török z Katedry Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wyrażam nadzieję, że wymówiłem w miarę blisko oryginału pani nazwisko, dziękuję. Panią doktor Milenę Wojtyńską-Nowotkę z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. I pana Damiana Kaletę z Katedry Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od wczoraj pana doktora. Gratulujemy. Cudownie. Proszę Państwa, jeden mikrofon. Można jeszcze jeden mikrofon poprosić? Pani ma. Dobrze, okej. Okay. Będziemy się jakoś dzielić. Dzisiejsza konferencja łączy światy Polaków i Węgrów, a przy okazji ludzi zajmujących się końmi i tych, którzy nie mają z nimi wiele wspólnego. Przedstawicieli nauk, praktyków, artystów. W tym panelu chcemy również szukać połączeń, czasem całkiem nierzeczywistych, między językami, mimo że bardzo się różnią. Język polski i węgierski reprezentują różne rodziny językowe, ale ludzie, którzy się nimi posługują, uważają się, zgodnie ze znanym porzekadłem, za bratanków, krewniaków. W dodatku przedstawiciele obu nacji twierdzą, że ich język wyraża to, co noszą w sercu. Nieco przewrotny tytuł naszego panelu Co w języku, to na sercu wskazuje na jeszcze jedną rzecz, że to wszystko, co się zawiera w języku, można darzyć miłością. To zdanie idealnie pasuje do naszych gości, których, jeśli Państwo pozwolą, przedstawię. Doktor Katalin Török z Katedry Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego, badaczka polsko-węgierskich i węgiersko-polskich kontaktów językowych. Doktor Milena Wojtyńska-Nowotka z Wydziału Polonistyki UW, badaczka zapożyczeń w języku polskim. Pani Anna Butrym, tłumaczka języka węgierskiego, z powodzeniem popularyzuje kulturę węgierską w mediach, między innymi poprzez własny wideoblog promujący kulturę i literaturę Węgier, Węgierska Randka. No i pan Damian Kaleta, jak wspomniałem, od wczoraj doktor z Katedry Hungarystyki UW, w swoich badaniach idealnie łączy wątki naszej konferencji. Zbadał porównawczo polskie i węgierskie konizmy, czyli powiedzenia i przysłowia związane z końmi. Zacznijmy może od tego, że wielu cudzoziemców uważa język polski za jeden z najtrudniejszych na świecie. Ale podobne opinie słyszy się też o języku węgierskim, tajemniczym, oryginalnym, pełnym dziwnych głosek. Skąd takie przekonanie? Czy Państwo podzielają ten pogląd? Zacznę od skierowania tego pytania do pani Anny Butrym. Dziękuję i dzień dobry, a właściwie dobry wieczór Państwu. No, na to pytanie można odpowiadać 2 dni lub 2 godziny, rezygnując z to, że na przykład połowa sali nam wyjdzie, a można spróbować 2 minuty, skupiając się na takiej kluczowej sprawie jak to, że język węgierski nie jest językiem indoeuropejskim, co przekłada się na prostą sprawę, wszystko co do tej pory się nauczyliśmy w ramach innych języków, w szkole, czy to angielski, rosyjski, niemiecki, hiszpański czy francuski i co oswoiliśmy w ramach tej nauki, nagle traci niejako rację bytu w momencie, kiedy zaczynamy uczyć się węgierskiego, bo ten język po prostu myśli inaczej, ma inną filozofię, ma inną logikę tego języka. No i to nam sprawia ten problem i to chyba jest przyczynek do tej legendy, że ten węgierski jest tak straszliwie trudny. Natomiast to, co jeszcze może tak pozornie czy niepozornie powodować te trudy, to to, że to jest język z tak zwanym wysokim progiem wejścia, czyli musimy się długo na początku uczyć, żeby praktycznie wykorzystać tę umiejętność, chociażby robiąc zakupy w sklepie. Kiedy pójdziemy na
lekcji angielskiego. To już po jednej lekcji umiemy powiedzieć how are you, my name is i kilka takich potocznych zwrotów i czujemy się tacy dumni, prawda? Te dumni i bladzi, że my już znamy ten język, no a potem odkrywamy, że ten angielski ma na przykład tyle czasów. I że my tych czasów nigdy nie będziemy używać poprawnie, bo nawet osoby znające język natywnie mówią, no to wszystko zależy. A z węgierskim jest tak, że jak wejdziemy w ten język, na początku długo, długo jest pod górkę, a potem już jest równo, potem już jest łatwiej. Więc ja bym się kłóciła z tym stwierdzeniem, że węgierski jest jednym z najtrudniejszych języków. Myślę, że to wszystko zależy od motywacji i zależy też od tego, z jak otwartą głową podchodzimy do języka. Rozumiem. Wysoki próg wejścia. A co na to pan Damian Kaleta? Ja może powiem, że najtrudniejsze na początku jest zrozumienie struktury języka węgierskiego. Co takiego jest inne w języku węgierskim, czego nie ma w językach europejskich? Albo inaczej, czego nie ma w języku węgierskim, a co jest w językach indoeuropejskich. W języku węgierskim nie mamy czasownika mieć, nie mamy zaimków dzierżawczych, nie mamy przyimków, więc w jaki sposób wyrażać w tym języku myśli, w jaki sposób wyrażać relacje. Oprócz tego bardzo trudna jest struktura. Wszystko, co chcę powiedzieć po węgiersku, najlepiej mówić od tyłu. Na przykład zdanie polskie. Samochód mojej cioci jest na parkingu. Po węgiersku będzie to brzmiało mniej więcej parking na jest moja ciocia samochód jej. Ale to z tego się da nauczyć i kiedy już się przez te początki przejdzie, to później jest już tylko łatwiej. Możemy przejąć taką dykcję na resztę rozmowy. Będziemy mówić w tym porządku. Dobrze, okej. Okay. Z nas każdy łatwością sprzytoczy... Nie, wrócę jednak do trybu polskiego. Mamy w języku polskim mnóstwo zapożyczeń z języków zachodnich. Angielskiego, francuskiego, włoskiego czy nawet niemieckiego. Ale gorzej jest chyba z hungaryzmami, czyli z zapożyczeniami z języka węgierskiego. No, powiem, podejrzewam, że każdy powie papryka, gulasz, jeszcze niektórzy dorzucą tę referę. Co poza tym, jak dużo mamy zapożyczeń z węgierskiego w polszczyźnie? To pytanie kieruję do pani Mileny Wojtyńskiej-Nowotki. Przede wszystkim chciałabym na początku powiedzieć, że zapożyczenia są zawsze świadectwem kontaktów, które odbywały się między narodami i napływały do języka polskiego w ciągu całego jego rozwoju. Można powiedzieć, że stanowią w pewnym sensie odzwierciedlenie historii naszego narodu i dotyczy to zwłaszcza tych dziejów, tych okresów w dziejach Polski, kiedy na tronie zasiadali władcy pochodzący z innych krajów. Jeśli chodzi o zapożyczenia z języka węgierskiego, to główna ich fala napłynęła do polszczyzny w XVI wieku, co związane jest z panowaniem Stefana Batorego. Jeśli chodzi o hungaryzmy, bo tak nazywamy wyrazy zapożyczone z języka węgierskiego, w dzisiejszych czasach w większości są nacechowane historycznie, co oznacza, że opisują one realia XVI wieku. Do polszczyzny, tak jak zbadała tutaj obecna pani Katlin Torok, weszło około 330 hungaryzmów, z czego 118 przywędrowało do polszczyzny ogólnej, a 83 jednostki leksykalne zostały przejęte do odmian regionalnych, dialektalnych i gwarowych. W języku polskim mamy dwa duże kręgi tematyczne zapożyczeń z języka węgierskiego. Pierwszy związany jest z okresem panowania Stefana Batorego i odnosi się przede wszystkim do dziedziny wojskowości. Jak wiemy, Stefan Batory był bardzo słynnym wodzem, odniósł zwycięstwa w wojnach z Rosją, przyłączył Inflanty, stąd przede wszystkim będzie to wojskowość. Jeśli chodzi o przykłady, to w pierwszej kolejności są to liczne nazwy sprzętu i uzbrojenia, jak na przykład bełta w znaczeniu siekierka, wszystkim znany pałasz, szabla, szyszak. Jeśli chodzi o nazwy formacji i nazw zakresu pola walki, będą to takie wyrazy jak czata, szereg i orszak w swoich znaczeniach pierwotnych, czyli oddziałów wojskowych, husaria, później huzaria, harcerz,
w znaczeniu pierwotnym były to pojedynki rycerzy rozgrywane przed bitwami. Dopiero później zmieniły swoje u znaczenie. U Sienkiewicza to się harcownik nazywało. Harcownik, tak, również. Poza tym zapożyczyliśmy słowo hejnał i też pierwotne znaczenie była to pobudka, ale grana żołnierzom. I czasownik pokiereszować, czyli kogoś poranić. Warto jeszcze nadmienić o rzeczowniku rokosz, który oznaczał zbrojne powstanie szlachty przeciwko królowi elekcyjnemu w obronie wolności szlacheckich. Nazwa ta pochodzi od nazwy węgierskiej miejscowości, w której obradował węgierski sejm, czyli od nazwy rokosz. Nie można pominąć nazw żołnierzy, na przykład dobosz, szyposz. Szyposz to był chłopak grający na piszczałce w wojsku. Następnie hajduk, właśnie harcownik, husarz, huzar czy sabat, ochotnik. Wspomnieć należałoby też o nazwach kar, o nazwach związanych z wymierzaniem kar, jak na przykład bizun w znaczeniu batok i deresz. Deresz nie w znaczeniu konia, tylko w znaczeniu ławy, na której kładziono osobę skazaną na karę chłosty. Za Stefanem Batorem przybyła do naszej ojczyzny moda nie tylko na węgierskie wina, trunki, ale także nastroje, które były związane także często z życiem żołnierskim. Należałoby tutaj wymienić przede wszystkim nakrycia głowy, na przykład batorówka, czyli czapka noszona za czasów, sama nazwa wskazuje, Stefana Batorego, kołpak, magierka, a także liczne ozdoby, które przytwierdzano do nakryć głowy, czyli pióropusze, z węgierska zwane cymerami, forgami i kitami. Warto byłoby wymienić też chociaż kilka nazw obuwia. Były to ciżmy, kapce bądź kapce, papucie i bociury. Nie zabrakło także nazw ubiorów wierzchnich, jak na przykład płaszcze, bekieszy. To była nazwa utworzona od nazwiska bekiesz. Następnie kieca, kiepieniak, mętyk, kontusz. Były także kurtki, katanki i dolmany, zwane także huzarkami. Był to element węgierskiego stroju narodowego. A także spodnie, nadragi i za pośrednictwem ukraińskim szarawary, to zapewne też wszystkim znane. Jeśli chodzi o węgierskie wina, to przede wszystkim ożywił się handel tymi specjałami i do Polski zaczęły napływać za czasów Stefana Batorego szerokim strumieniem Madziary, Madzary, z Polska zwane Węgrzynami, Tokaje, Maślacze, Palinki, Sajtałasze. Warto wspomnieć, że z języka węgierskiego pochodzi także nazwa jednostki objętości cieczy wynosząca ćwierć beczki, czyli antał, antałek. Stąd też powiedzenie antałkowe piwo, czyli nalewane prosto z beczki do szklanki, niebutelkowane. Nazwy odnoszące się do jedzenia są już znacznie młodszej proweniencji, one pochodzą z XIX-XX wieku i tutaj zapożyczyliśmy, tak jak pan już wspomniał, gulasz, leczo, paprykarz, sama nazwa papryki także wtedy weszła i nazwa słodkiej zupy brzoskwiniowej bądź morelowej, barak lewesz. Na zakończenie chciałabym wspomnieć o drugim wielkim kręgu tematycznym związanym z zapożyczeniami z języka węgierskiego. Krąg ten odnosi się do pracy człowieka i jest rezultatem kontaktów pomiędzy pasterzami polskimi a pasterzami słowackimi. Słowacja stanowiła część państwa węgierskiego, stąd język słowacki był pośrednikiem na drodze zapożyczeń z języka węgierskiego do języka polskiego. Tutaj możemy znaleźć przede wszystkim wyrazy związane z pasterstwem, ze zbójnictwem i z hodowlą koni. Jeśli chodzi o wyrazy pasterskie, to jest tutaj kilka takich, które funkcjonują w polszczyźnie do dziś, czyli przede wszystkim juchas, baca, gazda. Czasami też możemy usłyszeć o czikosie, czikos to był pasterz koni. Następnie harnaś, czyli zbójnik tatrzański.
Jeśli chodzi o powiedzenia, które funkcjonują właśnie w języku pasterskim, to jest takie powiedzenie: oj, pośpiwa stysę matyjaska. Ten matyjasek jest właśnie zapożyczeniem imienia węgierskiego, a oznacza to po polsku: przyjdzie kryska na matyska, czyli znajdziesz się w trudnym położeniu. Zapożyczyliśmy także wyrazy związane z psami pasterskimi, na przykład komondor, puli, pumi, a także z innymi psami, między innymi kuwas, to był pies do pilnowania domu, albo zapewne wszystkim znany pies myśliwski, którego zwiemy ogar. To też z języka węgierskiego. Są także wyrazy związane z hodowlą koni i tutaj właśnie jest przede wszystkim deresz, czyli koń maści gniadej, kasztanowatej bądź karej z domieszką barwy białej. Następnie można wymienić łogosza, łogosz to był koń podjezdny, parepa, mały mierny konik, sekiel, koń z pogranicza ziemi siedmiogrodzkiej, a także sprzęty związane z hodowlą koni, na przykład kantar, czyli uzda bez wędzidła, forgocz, pęta końskie, czanki, to jest fragment mundsztuku, czy janczary, dzwonki dopinane do uprzęży. Nie można pominąć także nazwy powozu kocz, która została otworzona od nazwy miejscowości i powożącego nią kocisza. Jeśli chodzi o jeszcze życie człowieka w społeczności, to z języka węgierskiego przeszły do nas nazwy przestępców i zbójców, wymieniony wcześniej harnaś, ale nie tylko, bo był także harum palcatnik, taki, który bił ludzi. Powstało to od połączenia słów harum palcat, czyli w trzy kije po węgiersku, marta huz, czyli zbój handlujący ludźmi w dawnych czasach, ale także na przykład Ferenc, który funkcjonuje jako nazwisko w Polsce, oznaczał on człowieka biednego. Z nowszych zapożyczeń warto wymienić kapusia, czyli donosiciela. Na zakończenie chciałabym jeszcze nadmienić, że zapożyczaliśmy nie tylko same wyrazy, ale także powiedzenia czy związki frazeologiczne i należałoby tutaj wymienić przede wszystkim powiedzenie oparte na węgierskim słowie terefere, czyli terefere kuku strzela baba z łuku. Związek frazeologiczny goły jak bizun, dziś powiedzielibyśmy goły jak święty turecki, czyli biedny nie mający grosza przy duszy. Z trylogii Sienkiewicza bić się, ścinać się w palcaty, czyli ćwiczyć fechtunek przy pomocy kijów i takie ćwiczenia uprawiał m.in. Wołodyjowski. I ostatnie dwa związki frazeologiczne, jednoznaczne, do imentu bądź z kretesem, czyli doszczętnie, całkowicie. To wszystko, dziękuję. Dziękuję pani doktor, sporo tego okazuje się jednak. Ale mam pytanie, jak to jest w drugą stronę, jak to jest w języku węgierskim. Czy proporcje, jeśli chodzi o zapożyczenia słów polskich, są podobne? To pytanie oczywiście do pani Katalin Torok. Język węgierski ma bardzo dużo zapożyczeń z różnych języków słowiańskich. Tutaj trzeba wspomnieć o tych kontaktach Węgrów ze Słowianami, które się rozpoczęły już na IX wieku, kiedy Madziarzy dotarli do Nieski Karpackiej. Podczas wędrówki mogły też już spotkać się plemienami słowiańskimi, ale tutaj w Niece Karpackiej napotkali, trudno by było powiedzieć, jakie ludy słowiańskie, raczej jakieś plemiona, może powiedzieć, że to raczej były jakieś tam pradawne, prasłowiańskie dialekty. Nie były to takie wykształcone jeszcze języki słowiańskie. Te wszystkie języki, te ludy asymilowali Węgrzy. Dlatego bardzo dużo zapożyczeń, które pochodzą z tego okresu, trudno powiedzieć, z jakiego języka słowiańskiego pochodzą. W ogóle wiemy tylko, że są slawizmami w języku węgierskim. Jeśli chodzi o liczebności tych wyrazów, mniej więcej 500 słów podstawowych mamy z języków słowiańskich. Jeśli porównujemy do innych języków, z germanizmów jest 400, turcyzmów 300, latynizmów 200 i tak dalej z różnych innych języków. Natomiast jeśli chodzi konkretnie o język polski, to ta liczba polonizmów w języku węgierskim jest bardzo
bardzo mało. Według moich badań, które przeprowadziłam kilka lat temu, okazało się, że jest ich blisko 30 tylko, a te wyrazy są czasami tylko pojedyncze notowanie w jakichś słownikach. Te słowniki mogą być tylko słowniki wyrazów obcych albo słowniki gwarowe też. Dlatego w ogólnym języku powiedziałabym, że mniej więcej 10 tych wyrazów tylko mamy. Jakie są te wyrazy? Pochodzą często z XVI wieku albo XIX wieku, kiedy te kontakty polsko-węgierskie były najintensywniejsze, tak samo jak pani Milena też powiedziała. Wspomniała pani Milena o wyrazie bekiesza w języku polskim. Tak samo mogę potwierdzić, że wyraz bekecz istnieje w języku węgierskim, ale jako zapożyczenie wtórne. To znaczy był pułkownik Stefana Batorego, Kasper Bekiesz, czyli Bekiesz Gaspar. Od jego nazwiska Polacy przejęli ten strój i to był Bekiesza. Potem ten polski wyraz wrócił z powrotem na Węgry już w formie bekecz i w ogóle to już trochę inne znaczenie. Bekecz to w ogóle jakieś tam futro, jakieś tam odzież, ale nie jest związane z wojskiem. Jakie inne wyrazy możemy jeszcze wspomnieć? Oczywiście związane są z winem. Przecież szlak węgierski, tak zwany trakt węgierski przebiegło od Tokaja przez Koszyce, Przełęcz Beskidzki, aż do Krosna na przykład, albo do Nowego Sączu. Podobno w tym czasie, okresie Batorego, 350 tysięcy hektolitrów wina wożono co roku do Polski. Jak pani Milena wspomniała, to w języku polskim mamy te rodzaje, gatunki tych win, ale w języku węgierskim też pojawił się jeden wyraz. To jest wyraz samorodny. Chodzi o to, że podczas zbierania winogron z winorośli nie oddzielono tych gron już suszonych, trochę takich zwiędłych, tylko całe winogrona zebrano w całości tak, jak było, tak jak się rodziło, to znaczy prosto z winorośli, z krzaka. Dlatego to jest taki bardzo, bardzo taki słodki gatunek tego wina. Samo się rodziło, bardzo dużo handlarzy czy kupcy z Polski też byli w okolicy Tokaju i prawdopodobnie od nich ten wyraz dostał do języka węgierskiego. Jeszcze możemy wspomnieć o takich słowach, które oznaczają takie historyzmy. Słowo hetman, czy szlachta, albo dzisiejszy sejm. Można wspomnieć o nazwach kilku monet, na przykład stary, to są takie dawne monety, półtorak w języku polskim, no to poltura po węgiersku, albo dudka, to jest od dudek, tylko w języku węgierskim przyszło już w formie dopełniacza, albo szóstak, odpowiednik 6 groszom. Niestety wiele więcej nie mogę powiedzieć Państwu, inne takie pojedyncze notowania, a ewentualnie jeszcze nazwy tańców. Nazwy tańców jak Oberek, Krakowiak, czy jeszcze był jeden, Oberek, Krakowiak, Mazurek oczywiście, które tak samo w formie genitywus jako mazurka przeszło do języka węgierskiego, pewnie od wyrażenia tańczyć mazurka. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. No trudno powiedzieć, żeby tych zapożyczeń leksykalnych, żeby ich było bardzo wiele w obie strony. Natomiast jeżeli kogoś ten temat zainteresował i chciałby się uczyć węgierskiego, to gdzie i jak? Może warto, to właśnie Państwo nas o tym przekonują. Pani Anno, zwracam się do pani Anny Butrym. Gdzie i jak można się uczyć węgierskiego w Polsce? Zacznę od jak. Z zapałem, to raz. Dwa, z zacięciem, żeby naprawdę być przekonanym, ale większość osób, które zaczynają się uczyć polskiego na Węgrzech albo węgierskiego w Polsce, przynajmniej z tego, co ja zaobserwowałam, robi to wytrwale dzięki właśnie jakiemuś jeszcze dodatkowemu elementowi, który ich do tego skłania, więc zachęcam na przykład do szukania drugiej połówki w tym drugim kraju albo do wyjechania za pracą na stypendia, są świetne stypendia na Węgrzech, więc to na pewno pomoże. A gdzie w samej Polsce można? To też zależy
w jakiej wersji chcemy się uczyć. Jeżeli chcemy się nauczyć tylko i aż, ale samego języka, no to można na przykład w Węgierskim Instytucie Kultury, gdzie prowadzone są lektoraty tego języka. Jak chcemy oczywiście Węgierski Instytut Kultury jest w Warszawie, więc to jest ograniczone jako kurs stacjonarny dla warszawiaków, ale też chyba najwięcej osób w Polsce właśnie w Warszawie jakoś tak czuje mięte do tego języka. Natomiast można oczywiście studiować węgierski i tu już mamy do wyboru trzy ośrodki. Mój matecznik, czyli Kraków, Uniwersytet Jagielloński, mamy Uniwersytet Warszawski i mamy UAM w Poznaniu. Także mamy trzy ośrodki, w których można poznać i język, i kulturę, i literaturę, no i potem chodzić dumnie z papierem w teczce, że jesteśmy specjalistami, ale też jest w Polsce dość spora grupa lektorów, od których po prostu możemy przyswoić ten język w wersji czy zajęć zupełnie indywidualnych, czy w małych grupach. Popularne stało się w ostatnich latach również uczenie się języka przez Skype'a i wtedy można sobie porozmawiać chociażby z prawdziwym Węgrem siedzącym na Węgrzech albo z prawdziwym Węgrem siedzącym w Tajlandii, tak? To już zupełnie jest niezależne od miejsca i chociażby konwersować albo poznawać język od podstaw, więc możliwości są, trzeba tylko chcieć. Zdążyła Pani uprzedzić moje pytanie, bo chciałem jeszcze się tak wślizgnąć z wątpliwością, czy do tego można wykorzystać też sieć, internet, no ale Skype to jakby wyczerpuje troszeczkę. Biorąc pod uwagę temat naszej konferencji i tytuł całego cyklu, nie mogę nie zapytać o jeszcze jedną rzecz obecną w naszych narodowych mitologiach i troszeczkę tu już na ten temat mówiliśmy przy okazji komunikacji warszawskiej. Mianowicie myślę o koniach. Jak one istnieją w obu językach? Znów pytam pana Damiana Kaletę. Doktora Damiana Kaletę. Dziękuję. Tutaj bym dodał, że nasze narody łączy może nie tyle sama miłość do koni, co takie autostereotypowe przekonanie, że jesteśmy narodami konnymi czy też koniskimi. W naszych językach, tak w polskim, jak i w węgierskim, istnieją liczne metafory, których na co dzień używamy, które intuicyjnie czujemy. I tak na przykład w języku polskim mamy takie wyrażenia jak iść łeb w łeb, okiełznać kogoś, nałożyć wędzidło, czy wiele innych. Na co dzień rozumiemy, czujemy takie metafory, ale nie zdajemy sobie sprawy, że są to pamiątki z czasów, kiedy konie były w naszej kulturze wszechobecne. Czyli można powiedzieć, że koń w dużej mierze ukształtował leksykę naszych języków. Koń odcisnął na naszych językach piętno. Oprócz takich metafor istnieją też w naszych językach przysłowia i powiedzenia oparte na słowie koń, a także na słowach synonimicznych, czyli klacz, źrebie, szkapa. W języku polskim takich przysłów istnieje chyba ponad 300, w języku węgierskim też ponad 300. Niektóre się powtarzają w obu językach, inne są typowe dla języka polskiego lub tylko dla języka węgierskiego. Mówiąc ogólnie, bo nie mamy tutaj dużo czasu, w obydwu językach koń przedstawiony jest przede wszystkim jako zwierzę duże, silne, które dużo je, dużo pije, ma wielki łeb. Podkreślane jest łagodne usposobienie konia, ale także jego upartość i lenistwo. Co ciekawe, przysłowia funkcjonujące w języku polskim i węgierskim powstały na gruncie kultury chłopskiej. I to bardzo dziwi, ponieważ koń przez setki lat był atrybutem przede wszystkim szlachcica i rycerza. Chociaż w języku polskim dałoby się znaleźć kilka przysłów, które do tego konia szlacheckiego czy rycerskiego nawiązują. No, takim przysłowiem jest na przykład koń na głos trąby brzmiący chwyta chęć do boju. Albo dzielność i cnota z kulbaką i koniem nie rozstają się. No ale kto dziś używa takich przysłów, kto pamięta, że one w ogóle istnieją.
Jeszcze jedną rzecz można tutaj zauważyć, mianowicie Polacy stygmatyzowali konie, postrzegali charakter i wartość konia przez pryzmat jego umaszczenia i tego nie ma w języku węgierskim, to znaczy jest w języku węgierskim, ale nie zachowało się w przysłowiach i w związkach frazeologicznych, tylko na przykład w piosenkach ludowych. Natomiast w polszczyźnie mamy wyraźne przysłowia, gdzie koń kary postrzegany jest jako ten przynoszący śmierć. Tutaj mamy na wronym koniu nie jedź do boju, albo kary bez odmiany, śmierć albo rany. Dobry był koń siwy, o czym mówi Paremia, kto nie miał konia siwego, nie miał dobrego. Koń tarantowaty był postrzegany jako koń delikatny. Kobyła tarantowata ma płeć delikatną, takie mamy przysłowie. I tak jak powiedziałem, w języku węgierskim takich przysłów brak. No, o koniu można by mówić naprawdę dużo. Napisałem o tym 316 stron. Temat jest ledwo dotknięty, na pewno niewyczerpany, więc może na tym języku, na tych przysłowiach poprzestańmy. Bardzo serdecznie dziękuję. Na zakończenie, jeśli można, jeśli Państwo pozwolą, chciałbym przywołać słowa Czesława Miłosza. Ciekawostka, to chyba dużo o nas mówi. Polacy gdziekolwiek mieszkają i jakimkolwiek hołdują poglądom, mają tradycyjną miłość do Węgrów. Ale o Węgrzech nie wiedzą prawie nic. Odnosi się to nie tylko do odległej przeszłości tego kraju, ale również do przeszłości bliskiej i teraźniejszej. Te słowa zostały powiedziane 60 lat temu. Czy dzisiaj zgadzamy się z mistrzem? To, o czym tu dzisiaj była mowa, pozwala myśleć, że wiele się w tej kwestii zmieniło. Czy nasi goście pokuszą się o krótkie podsumowanie? Jeśli można po kolei, zaczniemy od pani Anny. Te słowa z jednej strony napawają wielką otuchą, no bo ta miłość rzeczywiście nasza jest podskórna i tego dowodzą wszystkie kontakty polsko-węgierskie, takie na poziomie ludzkim. Ja nie mówię tutaj politycznym czy jakimś szeroko społecznym, tylko takim najbardziej ludzkim. Rzeczywiście my lubimy Węgrów, Węgrzy lubią nas i tak samo jak my o nich prawie nic nie wiemy, tak samo oni prawie o nas nic nie wiedzą. Mamy w dwie strony przysłowie Polak-Węgier dwa bratanki. Identyczne jest w wersji węgierskiej. Ono się jeszcze kontynuuje na trzy kolejne linijki w jednej i w drugiej wersji, ale żeby tak wymienić, taki przeciętny Polak czy przeciętny Węgier złapany w ramach sondy ulicznej, żeby miał wymienić, jakie są powody tej przyjaźni, albo nie wiem, co smacznego możemy zjeść na Węgrzech, albo gdzie warto pojechać, to już będzie miał problemy. Więc z jednej strony cudownie, że mamy tę podskórną miłość, bo ona daje często taki impuls do tego, żeby się uczyć węgierskiego, żeby wyjeżdżać albo uczyć się polskiego i przyjeżdżać do Polski. Natomiast na pewno mamy dużo do odrobienia, jeśli chodzi o te lekcje, co nas łączy. Już nawet nie wchodząc głęboko w politykę, czy historię, czy jakiekolwiek inne tematy, ale po prostu tak, żeby pojechać tam na wakacje, zobaczyć, dotknąć, nasycić się kuchnią, winem i przy okazji na przykład napawać kulturą, architekturą, muzyką. Myślę, że to jest coś, co możemy zrobić, co może zrobić każdy, niezależnie od jego zaawansowania w temacie i w języku. Dziękuję. A co na to pani Katalin Turek? Pani doktor. Przypomniało mi się po prostu powiedzenie, co kiedyś słyszałam, że podobno Polacy mają trzy stolice. Pierwsza stolica to Warszawa, druga stolica to jest stolica Rzymowa, to Zakopane, ale mają trzecią stolicę, tak zwaną stolicę letnią, to jest Hajdúszoboszlő, która się znajduje na niżynie węgierskiej, bardzo blisko Debrecina. Polacy bardzo często przyjeżdżają, spędzają tam całe lato, dlatego dla nich specjalnie jest w kościele też prowadzona msza w okresie letnim w języku polskim. Jak jesteśmy tam w tej miejscowości, tam jest przepiękny akwapark i w ogóle to jest woda lecznicza i po prostu na plaży słychać, że po prostu w mikrofonach wszystkie komunikaty mówią po polsku. W restauracjach w tej miejscowości też po polsku są dane i słyszałam, że kelnerzy naprawdę uczą się polskiego. Proszę powtórzyć nazwę miejscowości. Hajdúszoboszlő. Audycja zawierała lokowanie produktów. Więc nie tylko jest już Balaton, tak zwany takie węgierskie morze, dokładnie, tylko Hajdúszoboszlő. Więc Polacy chcą, a Węgrzy ich bardzo chętnie przyjmą. Dziękuję. Jeszcze poproszę panią doktor Milenę Wojtyńską-Nowotkę.
Ja myślę, że taką nadzieją na poznawanie kultury węgierskiej jest kultywowanie jednej z lektur szkolnych, Chłopcy z Placu Broni. Jest to doskonała okazja do tego, żeby najmłodszemu pokoleniu przekazywać wiedzę dotyczącą nie tylko kultury węgierskiej i historii węgierskiej, ale także dotyczącą języka, właśnie tych kontaktów językowych. Ale to już zależy od tych, którzy tę edukację prowadzą. Więc miejmy nadzieję, że przy tej okazji będzie przekazywana wiedza najmłodszemu pokoleniu. Dziękuję bardzo. No to pan doktor Damian Kaleta. Generalizując, można się zgodzić z Czesławem Miłoszem, że Polacy o Węgrzech wiedzą niewiele, ale na szczęście moim zdaniem to się zmienia. Kiedy Polak pojedzie na Węgry, wystarczy chociaż raz, zobaczy piękny Budapeszt, wykąpie się w ciepłym Balatonie czy spróbuje smacznego gulaszu, to od razu nabiera ochoty na poznawanie i języka, i kultury. I to widać po naszych studentach, też w Katedrze Hungarystyki, którzy przychodzą, są otwarci i bardzo, bardzo chętnie uczą się o tej właśnie mało popularnej w Polsce kulturze. Dziękuję serdecznie. Miejmy nadzieję, że tak, że ten trend się utrzyma. Dziękuję serdecznie. Ja mam prośbę, zostańcie Państwo jeszcze na chwilę, a zaproszę jeszcze jedną osobę, pana Marka Zielińskiego, człowieka, który odpowiada za nasze dzisiejsze spotkanie i nie tylko. Witamy, ogromne brawa, pan dyrektor Marek Zieliński. Dobrze, że to światło. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie i chcę przy okazji przeprosić za tak dość duży poślizg godzinowy, jeśli chodzi o wydarzenie, ale nie mniej pouczające. Chcę przy okazji właśnie podziękować wszystkim tym, którzy się przyczynili do dzisiejszego spotkania. No oczywiście uczestnicy panelu to po pierwsze, ale przede wszystkim chcę gorąco podziękować pani prezes Fundacji Języka Polskiego, która która uczestniczy, jak już powiedziałem, w drugiej konferencji. Pierwsza była o koniu w języku polskim. Między innymi jest tutaj autorka konizmów, która można powiedzieć zainicjowała ten cykl o koniu w Polsce. Pani Urszula Kowalczuk, witamy. Proszę Państwa, nie odbyłaby się ta konferencja, tak samo jak i chcę przy okazji zaprosić Państwa na sobotę, na godzinę 12 za Ermitażem, a więc do tej części starszej, historycznej Łazienek Królewskich, ponieważ chcę tutaj złożyć duży ukłon w kierunku Instytutu Felczaka, do pana dyrektora Szczerby, który... No można powiedzieć, że poprzez pierwsze kontakty z nami po prostu no chyba chwycił baksyla, chwycił chęć współpracy z Łazienkami Królewskimi, co się też przełożyło na szefa Instytutu, pana profesora Macieja Szymanowskiego, więc mam nadzieję, że będziecie Państwo gościć tutaj częściej może o tej tematyce węgierskiej, ponieważ mam nadzieję, że zostanie podtrzymana chęć współpracy na wiele lat, aby móc właśnie pokazać to, co Państwo tutaj wymienili, a więc i wpływ języka jednego na drugi, albo odwrotnie, tego konia węgierskiego w Polsce. No i oczywiście ta stolica letnia, co teraz okazuje się, że jest dużą zachętą do spędzania w pięknym, ciepłym kraju, jakim są Węgrzy. A mam nadzieję, że Węgrzy przy okazji też zechcą częściej przyjeżdżać do Polski. Ale to właśnie dzięki tej współpracy, dzięki właśnie wsparciu finansowemu. Także jeszcze raz zaproszę Państwa na sobotę. Od 12 do 17 będziecie mogli Państwo też jakby kontynuować tą akcent węgierski tutaj na terenie królewskiej rezydencji, jakim są Łazienki Królewskie. Jeszcze raz dziękuję i zapraszam na łyk kawy, herbaty i przepłukać zimną wodą właśnie tą obecność na tej konferencji. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Potwierdzam to, co powiedział pan Marek Zieliński, nasz pełnomocnik do spraw organizacji eventów, wydarzeń na górze. Zapraszamy tam w tej chwili nieformalna, kuluarowa część spotkania. Może z niej wyrodzą się
następne pomysły i idee na kolejne takie konferencje. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękuję Państwu za spotkanie.